Wydawać by się mogło, że dla morderców nie ma bardziej ekscytującej rzeczy niż pozbawienie kogoś życia. Jednak są wśród nich i tacy, dla których śmierć to tylko preludium dla chorej i pełnej satysfakcji gry. A wpędzanie bliskich ofiary w poczucie winy, towarzyszące na każdym kroku, a nierzadko i do ostatnich dni, niestety pobudza ich najbardziej. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast Artykuł 148. Stycznia 2006 roku. Obrzeża Lafayette, Colorado. Dźwięk pukania staje się coraz głośniejszy i wyraźniejszy. Nagle Lori orientuje się, że nie dochodzi on z telewizora. Ktoś dobija się do jej drzwi. Powoli zmierza w ich kierunku, zastanawiając się równocześnie, kim może być osoba stojąca po drugiej stronie. W końcu prócz niej od tak dawna nikogo innego tu nie było. Bezszelestnie wygląda przez wizjer i dostrzega dobrze zbudowanego 30-latka w szarym garniturze, który właśnie po raz kolejny wyciąga dłoń, by zapukać. Ale Lori jest szybsza i uchyla jedno ze skrzydeł, wciąż blokując wejście do środka łańcuszkiem. O, dzień dobry, mówi lekko zmieszany mężczyzna. Nazywam się Gary Thatcher. Jestem detektywem. I nim kończy zdanie, kobieta jednym ruchem odblokowuje drzwi, a jej twarz zupełnie się zmienia. Czy pan w sprawie Casey? Pyta z szeroko otwartymi oczami, a kąciki jej ust delikatnie się podnoszą. O nie, nie, ja szukam pani męża Scotta Kimbala, wyjaśnia policjant, a to jedno krótkie zdanie wymazuje z oblicza stojącej przed nim kobiety coś, co wydawało mu się być iskierką nadziei. Nie ma go. Nie wiem, gdzie jest ani kiedy wróci. Lori dodaje zupełnie bez emocji i wycofując się do wnętrza domu dorzuca jeszcze... To jak kto, ale wy powinniście go sobie namierzyć. Detektyw Thatcher próbuje zrozumieć cokolwiek z tej wyjątkowo tajemniczej wymiany zdań. A gdy widzi, że stojąca przed nim blondynka ponownie łapie za klamkę, rzuca: pani mąż jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. A słowa te na dobre paraliżują Lori Kimball. Poproszona o rozmowę na komisariacie nie protestuje. Już kilka minut później, wraz z detektywem, wchodzi do małej sali przesłuchań w niewielkiej placówce policji w Lafayette. Z uwagą przygląda się młodemu policjantowi, który rozkłada przed nią na stole przeróżne kartki i karteczki, a także zdjęcia pochodzące z zapisów kamer, po czym gładzi klapy swojego idealnie wyprasowanego garnituru i nerwowo przeczesuje ciemną, równo przystrzyżoną bródkę. Przez tę krótką chwilę oboje zdążyli już sobie wyrobić zdanie na temat siebie nawzajem. Lori, obserwując pedantyczność i zapał Thatchera, natychmiast zgaduje, że to tak zwany żółtodziób, angażujący się ponad miarę w swoją zapewne pierwszą ważną sprawę. Natomiast siedzący naprzeciw kobiety policjant podejrzewa, że ta doskonale wie, gdzie jest jej mąż i tylko udaje, że o niczym nie ma bladego pojęcia. Dlatego też bez żadnego słowa wstępu
Thatcher przechodzi do sedna sprawy. Na początku tego miesiąca zgłosił się do nas kierownik banku w Lafayette, ponieważ ktoś sfałszował czeki na kwotę 83 tysięcy dolarów. Wylicza detektyw, bacznie przyglądając się kobiecie, która słucha go w pełnym skupieniu. Ustaliliśmy, że podrobione czeki zostały zdeponowane na koncie firmy Rocky Mountain All Natural Beef Company, której właścicielem jest Scott Kimball, czyli pani mąż. Wymienia policjant, a słuchająca tego Lori zdaje się być kompletnie zszokowana doniesieniami. Detektyw, nie przerywając, kontynuuje, że nagrania z monitoringu bankowego również potwierdziły tożsamość Kimballa. A mówiąc to, przesuwa czarno-białe fotografie, na których widać mężczyznę w kowbojskim kapeluszu. Osobą, której skradziono czeki, jest optometrysta. Jego biuro mieści się w tym samym budynku, co siedziba firmy pani męża i firma ubezpieczeniowa pani teściowej. Kontynuuje Thatcher, a Lori z otwartymi ustami słucha, że w czasie dzisiejszego przeszukiwania gabinetu Scotta na jego biurku znaleziono pocztę okradzionego optometrysty. Pani mąż ukradł czeki, po czym sfałszował na nich podpis, aby wyglądało, że to lekarz kupił wołowinę od zaprzyjaźnionej firmy. Rozumie pani. Niestety z zabezpieczonych dziś dowodów jednoznacznie wynika, że Scott oszukał też swoją matkę i brata. Dodaje, wciąż nie spuszczając z niej oka. Lori wydaje się kurczyć z każdym wypowiadanym przez detektywa słowem, co sprawia, że sam nie jest już do końca pewien, czy kobieta tak dobrze udaje, czy faktycznie nie ma pojęcia o przekrętach męża. Nagle oboje podskakują na dźwięk telefonu. 40-latka bezzwłocznie sięga po niego do torebki i podając go w kierunku detektywa dodaje roztrzęsionym głosem: to on. Thatcher nerwowo gestykuluje na znak, żeby czym prędzej odebrała, a Lori podgłaśnia, by i policjant mógł słyszeć całą rozmowę. Wita się z mężem jakby nigdy nic, ale w odpowiedzi Scott pyta: skąd w tle takie echo? Jestem w łazience, mówi bez wahania Lori, a Thatcher natychmiast zwraca uwagę na to, z jaką łatwością przychodzi jej kłamać. Słuchaj, kontaktowała się z tobą policja? Rozpoczyna Scott. Przysłuchujący się temu detektyw szybko kręci głową, więc kobieta zaprzecza, choć dopytuje, dlaczego mieliby to robić. Nieważne, dzwonili do matki, myślałem, że do ciebie również. Pewnie nie mogą się ze mną skontaktować. Dodaje mężczyzna i czym prędzej żegna się z Lori, mówiąc, że musi wracać do pracy. Detektyw zauważa, że ta krótka rozmowa wiele ją kosztowała i zdaje się, że jest przytłoczona całą zaistniałą sytuacją. Nie wie pani, gdzie on jest i kiedy wróci, tak? Dopytuje raz jeszcze, a Lori znów potwierdza i tłumaczy, że od jakiegoś czasu para jest w separacji i zupełnie im się nie układa, po czym dodaje, że w dużej mierze to za sprawą jego zawodu. A mówiąc to, rzuca w kierunku Thatchera pełne wyrzutów spojrzenie. Chyba nie bardzo rozumiem, zaczyna detektyw. Ale czego pan nie rozumie? Zastanawia się widocznie zdenerwowana Lori. Pan chyba powinien rozumieć. Latami mówił mi, że robi to dla mojego dobra, dla mojego bezpieczeństwa. Proszę mi wybaczyć, wtrąca nieco zirytowany tą trwającą już od jakiegoś czasu dziwaczną rozmową policjant. Ja nie rozumiem, co może grozić żonie handlarza bydłem. Handlarza bydłem może nic, ale żonie agenta FBI już tak. Wybucha Lori, jednak widząc wykrzywioną ze zdziwienia twarz siedzącego naprzeciw niej detektywa, szybko się uspokaja. Pan nie wie, że Scott Kimball jest agentem FBI pracującym pod przykrywką? Pracownicy FBI nie kradną czeków od swoich matek,
odpowiada Thatcher, mając nadzieję, że kobieta żartuje. Niestety, szybko do niego dociera, że Lori jest śmiertelnie poważna. Lori McLeod poznała Scotta Kimbala w kasynie w lutym 2003 roku. 39-letnia wtedy samotna matka pracowała w salonie fryzjerskim i po tym, jak przeszła przez dwa ciężkie rozwody, straciła wszelką nadzieję na miłość. Jej 18-letnia córka Casey znów z nią mieszkała i to wokół niej kręciło się teraz niemal całe życie kobiety. Wydawało się, że ucieczki nastoletniej córki i jej uzależnienie od metamfetaminy są już pieśnią przeszłości, więc Lori, za namową przyjaciółki, postanowiła tego zimowego dnia dać się wyciągnąć do kasyna. Podczas jednego z rozdań pokera do stolika przysiadł się 33-letni mężczyzna wraz z dwiema dojrzałymi kobietami. Pierwszą, siedzącą na wózku, przedstawił jako swoją matkę Barb. Natomiast druga z nich była jego ciotką. Scott, bo tak miał na imię ten postawny, uśmiechnięty mężczyzna z kozią bródką, przez całe rozdanie zabawiał wszystkie panie. Był naprawdę czarujący, gdy dbał o to, by zarówno niepełnosprawnej matce, jak i ciotce niczego nie brakowało. A Lori, obserwując to kątem oka, marzyła w duchu, by i nią kiedyś ktoś tak się zajął. Pochłonięta grą, nie zauważyła jednak, że Scott przez całą rozgrywkę nie mógł od niej oderwać wzroku. Kiedy wyszedł na moment do łazienki, krupier powiedział jej, żeby zlitowała się nad tym biedakiem i dała mu swój numer telefonu. A Lori, widząc porozumiewawcze uśmiechy towarzyszących jej przy stoliku kobiet, zrozumiała, że od tak dawna nie myślała o randkach, że przeoczyła zaloty tego przemiłego faceta. Namówiona przez przyjaciółkę napisała na serwetce liścik i wsadziła go pod żetony syna Barb. Gdy tylko wrócił z toalety i wskazała na ukrytą wiadomość, dodając, że ma nadzieję, że nie okaże się być przestępcą, na te słowa Scott i towarzyszące mu kobiety wybuchnęli śmiechem, a mężczyzna nieśmiało sięgnął do kieszeni i prezentując swoją odznakę agenta FBI, wymamrotał: przyłapany. Na pierwszą randkę poszli kilka dni później, w walentynki. Czekał na nią z wielkim bukietem kwiatów i niewyraźną miną, mówiąc, że chciałby ją przeprosić i wyjaśnić coś, co nie daje mu spokoju. Mówił, że nie chce rozpoczynać ich znajomości od kłamstw, a zdanie to spowodowało ucisk w brzuchu Lori. Chodziło o rzekomą ciotkę, która towarzyszyła im ostatnio w kasynie. Tak naprawdę nie była siostrą jego matki, tylko jej żoną, a on minął się z prawdą podczas ich pierwszego spotkania na prośbę samej Barb. Lori, słysząc to, odetchnęła z ulgą, bo to właśnie szczerość, ale i lojalność była teraz dla niej najważniejsza. Tego wieczora rozmawiali ze sobą kilka godzin. Szybko okazało się, że łączy ich o wiele więcej niż mogła przypuszczać. Zarówno ona, jak i młodszy o 6 lat Scott byli po rozwodzie, oboje też mieli dzieci. Lori otworzyła się przed nim, opowiadając o swojej córce Casey, która miała zaledwie 4 latka, gdy razem z jej ojcem postanowili się rozstać. Początkowo nic nie wskazywało na to, że jej wiecznie uśmiechnięta i kochająca życie córeczka tak bardzo się zmieni. Ale im starsza była, tym trudniej było im się porozumieć, dlatego Lori wraz z byłym mężem podjęła decyzję, by córka zmieniła na jakiś czas otoczenie. Z pomocą przyszła jej ciotka, a nastolatka przeprowadziła się do niej i rozpoczęła naukę w szkole średniej w Phoenix. Nikt nie podejrzewał, że jej utrata wagi i chroniczne zmęczenie są objawami zażywania dużej ilości leków na receptę. Koniec końców także uzależnienie od metamfetaminy wyszło na jaw, a Casey coraz częściej i na coraz dłużej uciekała z domu ciotki.
Lori i jej były mąż Rob połączyli siły i pomogli córce zerwać z nałogiem. A ta, po skończeniu szkoły średniej w 2001 roku, postanowiła wrócić do Colorado i zamieszkać z matką. Ostatnio podjęła też pierwszą pracę w barze Subway i wyglądało, że najtrudniejsze już za nią. Lori zdradziła też nowo poznanemu mężczyźnie, że zważywszy na to, jak długo córka ją okłamywała, ona wciąż ma problemy z tym, by w pełni jej zaufać. Ale Scott zapewniał, że doskonale ją rozumie. W pracy nierzadko miał do czynienia z uzależnionymi, potrzebującymi pomocy ludźmi. I tak jak ona również był samotnym rodzicem, który drżał na myśl, że nieudane małżeństwo może wpłynąć na przyszłość jego dwóch synków. W 1993 roku ożenił się z Larisą, będącą już wtedy w ciąży z jego starszym synem, Justinem. Po niespełna 2,5 roku na świat przyszedł drugi chłopiec, Cody. Ale para nie potrafiła stworzyć pełnego miłości domu i w 1997 roku byli już po rozwodzie. Scott przyznał Lori, że choć nie jest w najlepszych stosunkach z byłą żoną, to dla obojga szczęście ich dzieci jest nadrzędne, więc nikt nie utrudnia drugiemu kontaktów. A mieszkający na co dzień z matką synowie widują się z nim w niemal każdy weekend, jeśli tylko jego praca na to pozwala. Już po pierwszym wspólnym wieczorze Lori miała wrażenie, że los wreszcie się do niej uśmiechnął. A kolejne randki tylko utwierdzały ją w przekonaniu, że spotkała pokrewną duszę. Para spędzała ze sobą każdą wolną chwilę, a agent FBI prowadzący na boku firmę zajmującą się sprzedażą ekologicznego mięsa kochał biwakowanie i wyprawy do parków narodowych, które zajmowały szczególne miejsce w sercu Lori. Bardzo ceniła jego zaangażowanie w wychowanie synów. I choć ten potężny facet próbował z 10-letniego wyjątkowo wrażliwego Justina robić twardego mężczyznę, to ona dostrzegła także jego delikatną stronę, bo Scott starał się z całych sił, by Casey nigdy nie czuła się wykluczona. Jej córka świetnie odnalazła się w roli starszej siostry i szybko stworzyli prawdziwie szczęśliwą rodzinę, która spędzała razem mnóstwo czasu, z utęsknieniem czekając, aż Scott wróci ze służbowych wyjazdów. Lori rozumiała, że nowy partner nie może dzielić się z nią szczegółami swojej pracy. Wiedziała jedynie, że pracuje pod przykrywką, a jego wydane przez FBI prawo jazdy opiewa na nazwisko Joe Scott. Kilkukrotnie spotkała jego szefa Karla podczas wymiany jakichś dokumentów lub gdy tamten wypłacał jej chłopakowi pieniądze. Niczego więcej nie wiedziała. Nie dopytywała i nie stawiała ukochanego w trudnym położeniu. Nie chciała, by musiał wybierać między lojalnością wobec niej, a pracą, którą kochał. On od początku był wobec niej szczery i nie krył, że będąc w związku z agentem, nierzadko jest się samotnym, a ona tłumaczyła, że wie, na co się pisze. W końcu para zamieszkała razem w wynajętym na obrzeżach miasta drewnianym domu, skąpanym w otaczającej go zieleni. To miejsce było dla ich rodziny idealne. Scott często polował w pobliskich lasach. W weekendy chłopcy spędzali z Casey całe dnie, bawiąc się razem na zewnątrz, a kobieta czuła, że jest naprawdę szczęśliwa. Trwało to do 22 sierpnia 2003 roku, bo to właśnie wtedy Scott stanął naprzeciw Lori, trzymając w ręku niewielką fiolkę wypełnioną białymi kryształkami przypominającymi gruboziarnistą sól i ze smutkiem oznajmił, że znalazł ją w zagłębieniu kanapy. Wizja szczęśliwego domu nieoczekiwanie legła w gruzach. Kobieta zrozumiała, że zapewnienia jej córki o tym, iż nie zażywa już narkotyków,
było jedynie kłamstwem. Lori wpadła w furię i wykrzykiwała, że to zapewne zły wpływ nowego chłopaka Casey, który także zmagał się z uzależnieniem. Nagle dodatkowe zmiany w pracy i późne godziny powrotu złożyły się w przerażającą całość. I choć Scott prosił ją, by nie wyciągała pochopnych wniosków i by spokojnie porozmawiała z nastolatką, Lori nie dawała się przekonać. Wreszcie w drzwiach pojawiła się jej córka, zaalarmowana kłótnią, która rozpętała się w domu. A matka, nie wdając się w szczegóły, oświadczyła, że zabiera ją na badanie i że jeśli trzeba będzie, umieści ją na odwyku. Lori pobiegła do sypialni po kluczyki do samochodu i gdy wróciła po niespełna minucie, w pokoju zastała już tylko Scotta, który na pytanie, gdzie Casey, odpowiedział, że wyszła przed dom i tam na nią czeka. Kobieta, wybiegając na zewnątrz, obawiała się najgorszego, a po tym, jak zorientowała się, że nie ma roweru osiemnastolatki, była pewna, że dziewczyna ponownie uciekła. Partner uspokajał ją, tłumacząc, by dała teraz córce czas, bo najpewniej właśnie zdemaskowała jej sekret, ale równocześnie przekonywał Lori, że ze względu na ich bliskie relacje nastolatka na pewno wróci do matki po pomoc. I choć mężczyzna starał się jak tylko potrafił, to załamana Lori poprosiła go o przestrzeń, bo sama chciała poradzić sobie z tym ciosem. Kimball zaproponował więc, że nazajutrz rano może wyjechać na kilka dni na polowanie, by ona w spokoju mogła wszystko przemyśleć. A kobieta przyjęła tę propozycję z ulgą. Rob, poinformowany o ucieczce córki, początkowo się nie martwił, a jedynie był wściekły, że dziewczyna po raz kolejny ich okłamała. Jednak gdy następnego dnia do Lori zadzwonił menadżer, pytając, dlaczego osiemnastolatka nie pojawiła się w pracy na swojej zmianie, po raz pierwszy uczucie złości ustąpiło paraliżującemu strachowi. Kierownik powiedział jej także, że pracujący w tym samym miejscu Sibi, ukochany Casey, również nie wie, gdzie ona teraz przebywa. A coś podpowiadało Lori, że chłopak kłamie i jej córka ukrywa się właśnie u niego. Kobieta nie zamierzała się z nim kontaktować, wierząc, że to on stoi za powrotem córki do nałogu. Ale kiedy kolejnego dnia, 24 sierpnia, bezustannie do niej wydzwaniał, w końcu odebrała. Telefonujący do niej Sibi był wyraźnie zdenerwowany. Łkał i jąkał się, a Lori nie potrafiła jednoznacznie stwierdzić, czy jest całą tą sytuacją tak wstrząśnięty, czy może jednak nietrzeźwy. Tym bardziej, że chłopak jej córki roztoczył przed Lori przedziwną, zupełnie niewiarygodną historię na temat tego, że za tajemniczym zniknięciem Casey stoi nikt inny, tylko Scott. Podobno jej ukochany miał zasugerować dziewczynie, by uciekła z domu na rowerze. Nie rozmawiała z matką, po czym wynajął dla niej i jej chłopaka pokój w motelu. A kolejnego dnia Sibi widział przez okno, jak przyjechał po nastolatkę, by zawieźć ją do pracy. Tyle, że Casey nigdy do niej nie dotarła. Ta opowieść była nie tylko szalona, ale i zupełnie nieprawdopodobna, ponieważ Scott w czasie, o którym opowiadał Sibi, był już na polowaniu. Chłopak pomimo tego upierał się i w kółko powtarzał, że przez okna motelowego pokoju dokładnie widział samochód Kimballa i wsiadającą do niego ukochaną. Chcąc skonfrontować te doniesienia z partnerem, Lori przez resztę dnia próbowała się do niego dodzwonić, lecz bezskutecznie, ponieważ wciąż znajdował się poza zasięgiem sieci. W końcu jej się udało. Mężczyzna nie tylko wszystkiemu zaprzeczył, ale też zaczął się zastanawiać, dlaczego chłopak Casey zmyślił tę historię. Jednak słysząc, jak roztrzęsiona jest jego partnerka, Scott postanowił niezwłocznie skrócić swoją wyprawę
i czym prędzej wrócić do domu z polowania. Po około 3 godzinach, późno w nocy, dotarł na miejsce, gdzie na podjeździe czekała na niego nie tylko Lori, ale i wyraźnie rozwścieczony Sibi. Nastolatek krzyczał, powtarzając, że jest pewien tego, co widział, a jego histeryczne zachowanie z każdą minutą jedynie mnożyło wątpliwości wobec jego wersji wydarzeń. By uciąć jakiekolwiek spekulacje dotyczące udziału Kimbala w zaginięciu Casey, Scott zaproponował, że z chęcią podda się badaniu na wykrywaczu kłamstw. Powiedział swojej partnerce, że gdyby to jeden z jego chłopców zniknął, on także rozważałby każdą możliwość i zupełnie rozumie jej rozterki. A wykonane przez niego kolejnego dnia badanie wykazało, że mężczyzna nie kłamał, mówiąc, że nie wie, co stało się z 18-latką. Przez następne dni kobieta nawet na krok nie wychodziła z domu. Każdy dźwięk otwieranych drzwi czy sygnał telefonu powodował szybsze bicie jej serca, w nadziei, że tym razem to może być Casey. Strach mieszał się z uczuciem bezsilności. Policja początkowo nie chciała przyjąć zgłoszenia o zaginięciu, argumentując to faktem, że dziewczyna nie tylko była dorosła, ale też miała na swoim koncie historię ucieczek i uzależnienia, a z domu wyszła podczas kłótni. Lori i Scott rozwieszali więc każdego dnia plakaty z wizerunkiem tej uroczej szatynki. Jeździli do opuszczonych budynków, w których nielegalnie mieszkali narkomani, lecz nikt z nich nie widział tej 18-latki i nikt nie umiał im pomóc. Każdy kolejny dzień był coraz trudniejszy. Również z tego powodu, że planowany na 31 sierpnia ślub Lori i Scotta, który miał odbyć się w Vegas, zbliżał się nieubłaganie. Kobieta zastanawiała się nawet, czy córka nie daje znaku życia właśnie po to, by ją ukarać i by odebrać jej to ważne wydarzenie. Para zdecydowała jednak nie rezygnować z planów i choć ślub ostatecznie się odbył, to niestety był całkiem odarty z romantyzmu i nie przypominał wymarzonej, spontanicznej ceremonii, na której tak bardzo zależało kobiecie. Scott starał się wynagrodzić to jakoś żonie i zabrał ją w podróż poślubną do Red Mountain. Ale Lori przez cały wyjazd zdawała się kompletnie nieobecna. 14 września, dzień 19 urodzin Casey, był też ostatnim dniem ich wycieczki. To wtedy Scott zobaczył, jak żona pisze w swoim pamiętniku: mam nadzieję, że gdziekolwiek jesteś, cieszysz się swoimi urodzinami. Tęsknię i chciałabym móc celebrować je z tobą. I zrozumiał, że powinien dać jej czas i przestrzeń. Wyruszył więc na kilkugodzinną wyprawę, pozostawiając nowo poślubioną w samotności. Niestety po jego powrocie do obozowiska było tylko gorzej. Była załamana, a jej nastrój pogarszał się z każdym kolejnym dniem. Najbardziej przygnębiające było to, że co jakiś czas w domu pojawiały się znaki świadczące o tym, że Casey mogła w nim przebywać pod nieobecność małżeństwa. Pewnego dnia Lori zauważyła, że zniknęło pudełko z kosmetykami jej córki. Innym razem Scott odnalazł naszyjnik wiszący na klamce do sypialni pasierbicy. Ten sam, który dostała od swojego chłopaka i z którym nigdy się nie rozstawała. Sąsiad i zarazem właściciel wynajmowanego przez małżeństwo domu doniósł kobiecie, że zaledwie kilka dni wcześniej widział Casey i Sibi na ich podwórku. To kompletnie zdruzgotało Lori, bo czuła, że córka unika właśnie jej i to z nią nie chce się zobaczyć. Zostawiła więc na łóżku nastolatki list i trochę gotówki. Ona jednak
nigdy ich stamtąd nie zabrała. Sibi natomiast wszystkiemu zaprzeczał. Upierał się, że nie widział dziewczyny od 23 sierpnia, a gdy Lori wyznała mu, że to właśnie jego podejrzewa o pomoc w ucieczce jej córki, chłopak zapadł się pod ziemię. Pod ziemię zapadła się także Casey. I nawet kontakty w FBI nie pomogły Scottowi jej namierzyć. Lori czuła się zupełnie bezsilna, a swoją frustrację przelewała na męża. Drażniło ją to, co kiedyś w nim uwielbiała. Nie mogła znieść głośnej muzyki country, wieczorne seanse seriali kryminalnych ją nudziły. Nie miała ochoty wyjeżdżać na wspólne wycieczki, a obecność synów męża smuciła ją i przypominała o bólu i pustce. To powodowało, że Scott coraz częściej sam wyjeżdżał na biwaki i polowania. Zostawał po godzinach w biurze swojej firmy i chętnie angażował się w dodatkową pracę dla agencji. Kobiecie wydawało się, że już nic gorszego nie może ich spotkać, aż nadszedł 15 lipca 2004 roku. Niemal rok po zniknięciu Casey doszło do wypadku, który sprowadził nad ich dom jeszcze więcej ciemnych chmur. Tego dnia Lori zamarła w przerażeniu, gdy późnym wieczorem młodszy z synów jej męża, Cody, wpadł do kuchni niczym wystrzelony z procy i krzyczał, by na prośbę ojca zadzwoniła po karetkę, ponieważ na Justina spadła wielka metalowa krata, spod której tato próbuje go teraz wyciągnąć. Kobieta bez namysłu sięgnęła po telefon. W czasie wzywania medyków wybiegła przed dom i zobaczyła, jak jej mąż biegnie, trzymając syna na rękach, po czym wsiada do samochodu i odjeżdża w ułamku sekundy. Wtedy dotarło do niej, w jak ciężkim stanie musi być starszy z chłopców. Poinformowała więc tylko dyspozytora, że mąż jedzie już do nich z 10-latkiem, który najpewniej potrzebuje pilnej pomocy lekarskiej. Po czym przeskakując przez sporą kałużę krwi, razem z przerażonym Kodim także ruszyła w kierunku szpitala. Nikt z nich nie przewidywał, że wspólne wykopywanie dżdżownic niezbędnych do porannego wędkowania skończy się taką tragedią. Dopiero po dotarciu na miejsce i zobaczeniu zupełnie załamanego i płaczącego Scotta, Lori zrozumiała, że stan jej pasierba jest krytyczny. Kiedy jej mąż pędził samochodem przez pola, potłuczonemu chłopcu zrobiło się niedobrze. Justin zamiast uchylić okno sięgnął po klamkę i w trakcie jazdy omyłkowo otworzył drzwi, po czym wypadł z pędzącego pojazdu. Obecni na miejscu lekarze poinformowali Scotta, że chłopiec musi niezwłocznie zostać przetransportowany helikopterem do szpitala dziecięcego w Denver, by przejść pilną operację mózgu. Choć zabieg się udał, to 10-latek zapadł w śpiączkę. Po 2 tygodniach wybudził się, ale jego stan wciąż zagrażał życiu, a on musiał na nowo wszystkiego się uczyć. W pierwszych dniach jedynie patrzył pustymi oczami przed siebie i wszyscy mieli wrażenie, że nie wie, gdzie jest i nikogo nie rozpoznaje. Nie chodził, nie mówił. A trwająca kilka tygodni rehabilitacja, choć dawała rezultaty, to trzeba było jeszcze sporo czasu, by Justin, jakiego wszyscy pamiętali sprzed wypadku, powrócił. Choć lekarze nie dawali na to wielkich szans. Kolejny cios przyszedł z dniem, gdy chłopiec w obecności lekarzy i Scotta zdołał wypowiedzieć pierwsze zdanie, które brzmiało: dlaczego tatuś mi to zrobił? Pomimo tłumaczenia neurologa, że stan 10-latka wciąż jest bardzo ciężki, a wypowiadane słowa nie mają większego sensu,
mężczyzna załamał się. Bo ostatnie chwile, przed śmiertelnie niebezpiecznym wypadkiem, kiedy to on próbował wciągnąć chłopca do wnętrza samochodu, jego syn zapamiętał jako próbę zrobienia mu krzywdy. Nie jako walkę o jego życie. Pomimo, że zgodnie z prawem o słowach chłopca została poinformowana pani prokurator Katarina Booth, to dochodzenie zostało umorzone, ponieważ Justin nie był wiarygodnym świadkiem. Nie pamiętał momentu przytrzaśnięcia przez ważącą 90 kg kratę. Miał też jedynie mgliste wspomnienia dotyczące drogi do szpitala i samego wypadku. A ostatecznie nie potrafił stwierdzić, czy ojciec próbował go zabić, czy jednak uratować. Scott bardzo przeżył ten wypadek i tym bardziej chciał dzielić każdą wolną chwilę ze swoimi synkami, a przede wszystkim z poruszającym się wtedy na wózku inwalidzkim Justinem. Zdarzenie to wyjątkowo poruszyło jeszcze innego członka rodziny, wujka Terego. Jak tylko usłyszał o tym, co spotkało syna jego bratanka, postanowił czym prędzej go odwiedzić, szczególnie, że był to sprzyjający dla niego czas. Wujek niedawno rozwiódł się ze swoją żoną, więc spakował cały swój dobytek, którym było 50 tysięcy dolarów przetrzymywanych w starej aktówce, kilka nie pierwszej świeżości ubrań, dwa urocze kundelki o imionach Dutch oraz Matylda i ruszył do Colorado. Kiedy zjawił się na progu domu Kimballów, Lori nie była zachwycona i powątpiewała w szczerość jego intencji. Terry, który do tej pory pracował jako kierowca ciężarówki, chciał wejść w interesy ze Scottem, więc temat polowań i uboju bydła, chcąc czy nie chcąc, towarzyszył im całymi dniami. 60-latek uwielbiał przechadzać się po domu nago i popijać przy tym piwo. Jednakże tym, co najbardziej przeszkadzało kobiecie, był fakt, że zajął pokój Casey, na której powrót Lori liczyła każdego dnia. Nie chciała jednak robić przykrości swojemu mężowi, więc starała się unikać wujka, który nie wzbudzał w niej wielkiej sympatii. Pewnego popołudnia na początku września wróciła z pracy i nie zastała na podjeździe starego Jeepa Terego. Nie wybiegły jej też naprzeciw jego dwa kundelki i Lori czuła, że to dobry znak. Czuła tak do momentu, aż dostrzegła w ogrodzie Scotta, który starał się wyszorować ogromną plamę z jej białej kanapy. Mąż tłumaczył, że to któryś z piesków źle się poczuł, ale widząc, że kobieta zupełnie nie kupuje tej wymówki, przyznał, że to najpewniej sprawka wujka, ale zapewnił ją, że był to jego ostatni wybryk, ponieważ wyprowadził się od nich na dobre. Terry powiedział swojemu bratankowi, że wygrał trochę pieniędzy na loterii, dzięki którym poznał miłość swojego życia, stripteaserkę Ginger, i postanowił razem z nią wyruszyć do Meksyku. Lori kompletnie nie wierzyła tej historii, ale jedyne, co się dla niej wtedy liczyło, to to, że od tego momentu Terry będzie zatruwał życie komuś innemu. Po wyprowadzce wuja zrobiło się wprawdzie spokojniej, ale i smutniej. Scott coraz częściej wyjeżdżał w celach zawodowych. Gdy wracał, czuli się jak niemal obcy sobie ludzie, a ich rozmowy najczęściej dotyczyły domu, rachunków, poczty czy pracy. Mężczyzna zaproponował, że na jakiś czas wynajmie dla siebie mieszkanie. Lori nie oponowała, licząc, że może ta dłuższa rozłąka sprawi, że jeszcze za sobą zatęsknią. Nie zatęsknili i separacja wydawała się jedynym sensownym rozwiązaniem. W 2006 roku Scott wyjechał w celach zawodowych do Kalifornii. Wprawdzie miał przyjeżdżać regularnie, także ze względu na swój biznes, ale pojawiał się coraz rzadziej. Tłumaczył to faktem, że w Kalifornii mieszka jego brat i w ostatnim czasie zbliżyli się do siebie. Ale Lori przeczuwała, że Scott mógł tam kogoś poznać.
czuła się coraz bardziej samotna. Także ze względu na to, że minęło już blisko 2,5 roku, odkąd po raz ostatni widziała Casey. Aż nadszedł 20 stycznia 2006 roku. Do jej drzwi zapukał młody i bardzo zaangażowany detektyw, a ona przez moment miała nadzieję, że znalazł jej córkę. Reasumując, nie wie pani nic na temat działalności przestępczej pani męża i nie wie pani, gdzie dokładnie on się znajduje. Wylicza Gary Thatcher, obserwując uważnie zmęczoną Lori. Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Już zupełnie na koniec. Kiedy zapukałem dziś do drzwi, zapytała pani, czy przyszedłem w sprawie Casey. Kim ona jest? Dopytuje policjant, a oczy Lori momentalnie wypełniają się łzami. Kobieta pokrótce opowiada o ucieczce swojej córki i o tym, że nawet FBI nie potrafiło pomóc w jej znalezieniu. Zapytana, czy podejrzewa, kto może wiedzieć, gdzie dziewczyna teraz przebywa, odpowiada, że całkiem możliwe, że jej ówczesny chłopak, choć tamten z uporem twierdzi, że ostatnią osobą, która widziała Casey, był nikt inny, tylko Scott. Thatcher nie ma już więcej pytań, więc dziękuję Lori za spotkanie, a ona obiecuje, że da znać, gdyby mąż się z nią jeszcze kontaktował. Po wyjściu kobiety z pokoju przesłuchań, detektyw sprząta porozkładane na stole kartki i analizuje całą tą przedziwną rozmowę. Coś mu podpowiada, że to nie było ich ostatnie spotkanie. A Scott może mieć na sumieniu znacznie więcej niż Thatcher myślał jeszcze godzinę temu. Kolejne dni detektyw spędza zbierając dodatkowy materiał dowodowy w sprawie, którą buduje przeciw Kimballowi. W biurze podejrzanego w śmieciach znajduje kilka kartek, na których mężczyzna uczył się podrabiać podpis optometrysty. I wszystko wygląda na to, że Gary szybko zamknie to dochodzenie. Ale policjant wciąż nie może zapomnieć o słowach Lori. W budynku spotyka matkę Scotta, która również potwierdza, że jej syn jest pracującym pod przykrywką agentem FBI. Ona także nie zna żadnych szczegółów. Wie jedynie, że ostatnio rozwiązywał sprawę jakiejś Jennifer, zaginionej prostytutki. Poza tym nie wie niczego, o czym nie wspomniałaby już żona poszukiwanego. Jeszcze tego samego dnia Thatcher kontaktuje się z FBI i zgłasza, że prowadzi sprawę przeciw mężczyźnie, który najpewniej podszywa się pod agenta, a w odpowiedzi słyszy, że podane przez niego nazwisko zostanie zweryfikowane i ktoś poinformuje go o wynikach tego wewnętrznego śledztwa. Na odpowiedź nie czeka długo, bo już kolejnego dnia rano po odebraniu telefonu słyszy: z tej strony agent Karl Schlaff. Tak, Kimball to jeden z naszych. Tego detektyw się nie spodziewał. Po tym, jak zaczyna wyjaśniać agentowi Schlaffowi, że buduje teraz przeciw Scottowi sprawę dotyczącą fałszowania czeków, Karl przerywa mu w półsłowa, mówiąc, że to nic nowego. Sam poznał Kimballa, gdy ten odsiadywał wyrok za fałszerstwo. I tym sposobem stał się on jego informatorem w więzieniu. Informatorem? Powtarza za agentem detektyw i aż wstaje z krzesła, nerwowo poprawiając garnitur. Czyli on nie jest agentem, tylko informatorem? Mówiąc to, Thatcher zaczyna przechadzać się po swoim biurze tam i z powrotem. Chwila, ale jego kartoteka jest czysta. To akurat jest zasługą FBI, tłumaczy agent Schlaff. Detektyw Gary Thatcher czuje podskórnie, że wpadł na trop przedziwnej historii. Ale nie ma pojęcia, że inny funkcjonariusz w tej samej sprawie zostaje właśnie pilnie wezwany do swojego szefa.
Kiedy agent Johnny Grusing, wysoki i chudy zupełnie jak za czasów, gdy na uniwersytecie grał w drużynie koszykarskiej, znany ze swojego sarkazmu i związany z FBI od ponad dekady, wchodzi do gabinetu przełożonego, od progu wie, że coś jest na rzeczy. Phil, szef biura FBI w Denver, wskazuje mu dłonią krzesło i nie czekając, aż ten usiądzie, zaczyna. Wygląda na to, że mamy duży problem, Grusing. I nawet nie wiem, jak zacząć. Może powinienem zacząć od Boba i Roba? Przełożony bardziej pyta niż stwierdza. A słysząc parsknięcie Johnnego, wysyła mu mordercze spojrzenie, które w jednej chwili przywołuje agenta do porządku. Tak, zacznę od Boba i Roba. Dwóch ojców, którzy się ze mną skontaktowali, dwóch ojców należących do klubu, do którego żaden z nas, Grusing, nie chciałby należeć. Ciągnie Phil i rzuca w kierunku swojego agenta kilka kartek papieru i ołówek na znak, że powinien zacząć notować. A kiedy emocje sięgają zenitu, gorzko dodaje. Klubu ojców, których córki zaginęły przed laty. Tak jak wspomniał Phil, odwiedziło go dwóch mężczyzn od lat szukających pomocy i od miesięcy zgłaszających FBI, że powinni przyjrzeć się tym dwóm sprawom zaginięć. Bob Markum, starszy z dwójki mężczyzn, jest ojcem Jennifer. Pięknej, blondwłosej kobiety, o której słuch zaginął 16 lutego 2003 roku, gdy miała 25 lat. Agent Grusing zapisuje tę datę i dalej przysłuchuje się szefowi. Dokładnie tego dnia Jennifer zostawiła u byłego partnera ich wspólnego synka, a dwa dni później planowała wyruszyć w drogę do Seattle, by zacząć szkolenie przed objęciem nowej posady. Samotna matka pracowała na co dzień jako stripteaserka w klubie Shotgun Willis. Tańcząc pod pseudonimem Francesca, marzyła o lepszym bycie i pieniądzach, które zapewnią jej 5-letniemu synkowi wszystko, czego potrzebuje. Wierzyła też, że kiedyś znajdzie czas i będzie mogła skończyć liceum, które rzuciła, będąc nastolatką. Bob, choć rozwiódł się z Mary, matką Jennifer, kiedy ta miała zaledwie 6 miesięcy, był w bliskim kontakcie z obiema kobietami, a gdy słuch o Jen zaginął, razem z byłą żoną rozpoczął poszukiwania na własną rękę. Wiedział, że córka planowała wyprowadzkę. Wiedział, że dostała propozycję poprowadzenia jakiejś kawiarni w Seattle i upatrywał w tym szansy na to, że rozpocznie lepsze życie i może nareszcie pozna jakiegoś porządnego mężczyznę. Bowiem nowy partner Jennifer, Steve Ennis, odsiadywał w Colorado wyrok za handel narkotykami, a zakochana w nim kobieta odwiedzała go bardzo regularnie i snuła plany na wspólną przyszłość, gdy tylko wyjdzie zza krat. Pod koniec marca, a więc 37 dni po tym, jak po raz ostatni widziano Jen, policja skonfiskowała porzucony na parkingu lotniska w Denver należący do niej samochód. A rodzice zrozumieli, że Jen najpewniej nigdy nie dotarła do Seattle. Policja przyjęła zgłoszenie zaginięcia od państwa Markum, ale ponieważ w samochodzie nie było żadnych oznak walki, krwi czy czegokolwiek niepokojącego, dano zaniepokojonym rodzicom 25-latki do zrozumienia, że kobieta mogła zrobić dokładnie to, co zamierzała. Porzucić stare życie i rozpocząć je gdzieś od nowa. Ale Bob nie wierzył, że córka nie dałaby tak długo znaku życia. Przecież nie uciekała przed rodziną, tylko szukała szczęścia. Podejrzewał nawet, że może została aresztowana lub ponownie weszła do szemranego towarzystwa. Dlatego poprosił zaprzyjaźnionego detektywa, by sprawdził, czy Jennifer nie figuruje w federalnej bazie danych. I jakież było jego zdziwienie na wieść, że ich córka jest na celowniku FBI.
Słysząc to zdanie z ust swojego szefa, Johnny Grusing podnosi wysoko brwi, bo historia w tym momencie zaczyna stawać się coraz ciekawsza. Jennifer była oskarżona o spisek w celu zamordowania człowieka, który miał zeznawać przeciwko jej odsiadującemu wyrok chłopakowi. Steve'owi Ennisowi, dodaje agent Grusing, odczytując to ze swoich notatek. Dokładnie tak, a więc Bob skontaktował się z FBI, powiedział, że poszukuje córki, że nie ma z nią kontaktu i połączono go z Karlem Schlaffem, który był odpowiedzialny za tę operację. Referuje dalej Phil. Agent Schlaff potwierdził wszystkie zebrane do tej pory informacje przez Boba i przyznał, że jego informator, który obserwował od jakiegoś czasu ich córkę, niestety nie ma już z nią kontaktu, ponieważ istotnie zaginęła i nie mają aktualnie żadnych wiadomości na jej temat. Powiedział tylko, że ten informator jest w posiadaniu mebli Jennifer, ponieważ kobieta wydzierżawiła mu je tuż przed zniknięciem. Niestety, nic więcej nie może mu powiedzieć ze względu na poufność sprawy. Kończy Phil. Bob razem z byłą żoną przez cały ten czas rozklejali ulotki z wizerunkiem uśmiechniętej Jen, prosząc o jakiekolwiek informacje. A ojciec zaginionej dzwonił przez kolejne półtora roku do agenta Schlaffa, domagając się oddania rzeczy należących do córki. Markumowie chcieli też poznać informatora, któremu Jennifer wynajęła swoje meble, ponieważ było to coś kompletnie do niej niepodobnego. W końcu 23 sierpnia 2005 roku, a więc 2,5 roku po zniknięciu kobiety, agent Schlaff uległ prośbom i podał Bobowi numer telefonu swojego informatora, którym był Joe Scott. Rodzice umówili się z nim jeszcze tego samego dnia na spotkanie w parku w Broomfield, a ten, spóźniony o godzinę i 15 minut, powitał ich zdaniem: powodem, dla którego się widzimy, jest to, że Jennifer zasługuje na chrześcijański pochówek. Nagle stało się jasne, że ich córka nie żyje, a nowo poznany mężczyzna najpewniej posiada w tym temacie wiedzę. Joe, który na początku rozmowy wydawał się serdeczny i skory do pomocy, pokazał im opiewającą na $400 umowę dotyczącą najmu mebli między nim a ich córką, która wydawała się jak najbardziej prawdziwa. Kiedy Mary, była żona Boba, z uwagą studiowała dokument, Joe odciągnął ojca na bok i powiedział mu, że zabójca Jen wyjawił mu, gdzie porzucił jej ciało, ponieważ chciał, by to on usunął jej wkładkę domaciczną i implanty piersi, które mogłyby pomóc w zidentyfikowaniu ciała po numerach seryjnych. Powiedział mu: jeśli zostaniesz jutro, zabiorę cię w góry i pokażę, gdzie ona jest. Cytuję przełożona, Grusing z zapałem zapisuje to zdanie na kolejnej już kartce swoich notatek. Te słowa miały tak wstrząsnąć Bobem, że natychmiast odrzucił ofertę i oddalił się na moment, by ochłonąć po tym, co właśnie usłyszał. A wtedy Joe złożył podobną propozycję jego byłej żonie. Miał powiedzieć jej: wpuść mnie dziś wieczorem do swojego pokoju hotelowego, a pokażę ci, co zabójca zrobił twojej córce. A potem jakby nigdy nic pożegnał się z rodzicami kobiety i odjechał. Odpowiada z przejęciem szef wydziału FBI. Mary doniosła Bobowi o propozycji złożonej przez federalnego informatora, a ten przeraził się, że kobieta może ulec i znaleźć się w prawdziwym niebezpieczeństwie po to, by ostatecznie poznać tajemnicę zniknięcia Jen. Ale gdy o północy informator dobijał się do jej hotelowego pokoju i wrzeszczał, aby otworzyła, Mary ostatecznie go nie wpuściła. A jak tylko zniknął z jej pola widzenia, roztrzęsiona kobieta zadzwoniła do pokoju zajmowanego przez byłego męża i wyjawiła mu, że najprawdopodobniej poznali zabójcę ich córki.
Bob miał się po tym spotkaniu skontaktować z agentem Schlaffem i powiedzieć mu, że jego informator to najpewniej morderca Jennifer. Ale agent uspokajał go, że to nieprawda. Tłumaczył, że każdy informator to w pewnym sensie kryminalista, ale zapewniał, że Joe Scott to ich sprawdzony człowiek, który ma za sobą wieloletnią, udaną współpracę z FBI i na pewno nie skrzywdził ich córki. Jednak Bob miał przeczucie, że coś z tym facetem jest nie tak i planował czym prędzej sprawdzić, kim on tak naprawdę jest. Kiedy podczas spotkania w parku oddalił się na moment, ukradkiem zrobił zdjęcie tablicy rejestracyjnej informatora, a przy pomocy znajomego funkcjonariusza ustalił, że tak naprawdę nazywa się on Scott Kimball. Agent Grusing pisze dużymi drukowanymi literami to nazwisko i kilkukrotnie je podkreśla, po czym słucha dalej, nie zadając choćby jednego pytania. W końcu rodzice Jennifer zrobili coś, co wzbudziło powszechne zainteresowanie zniknięciem ich córki. Wykupili ogromny billboard tuż przy lokalu Shotgun Willis, gdzie niegdyś tańczyła Jen, i wyznaczyli nagrodę w wysokości $20,000 dla tego, kto będzie miał informację o aktualnym miejscu przebywania ich córki. Plakat z piękną, krótkowłosą blondynką szybko stał się medialną sensacją, a jeden z dziennikarzy tworzący materiał o zaginionych tancerkach erotycznych z całych Stanów Zjednoczonych przeprowadził wywiad z pogrążonymi w smutku Bobem i Mary. I tu przechodzimy do Roba, wtrąca szef wydziału, rysując dłońmi w powietrzu coś na kształt koła. Bo kiedy Rob McLeod zobaczył w gazecie nagłówek mówiący o rodzicach poszukujących zaginionej w 2003 roku córki, nie mógł uwierzyć, że kogoś spotkało to samo, co jego rodzinę. Ale gdy w treści artykułu przeczytał, że osobą, która najpewniej jako ostatnia widziała Jennifer, jest niejaki Scott Kimball, miał wrażenie, że ktoś kopnął go w brzuch. Bo znany mu nie jako informator, ale jako agent FBI Scott Kimball jest nikim innym, tylko mężem jego byłej żony Lori. I mieszkał z nią, jego zaginioną córką Casey, tuż przed tym, jak dziewczyna rzekomo uciekła. Kończy Phil. Jeśli dobrze rozumiem, z bliskiego otoczenia naszego informatora, udającego agenta, niemal 3 lata temu zniknęły 2 kobiety? Grusing zadaje retoryczne pytanie, a chowający twarz w dłoniach szef wydziału FBI dodaje jeszcze: tak, a odpowiedzialny niegdyś za niego Karl Schlaff dał mi znać, że Kimball jest teraz poszukiwany w sprawie jakiegoś kolejnego przestępstwa w Lafayette w Colorado. Na te słowa Grusing głośno zaklął. Niedługo po spotkaniu z szefem na biurko Johnego trafia pudło, a w nim wszystko to, co agent Schlaff zgromadził na temat swojego podopiecznego. To w takich kartonach można znaleźć najciekawsze informacje o współpracujących z agencją ludziach. Nie w policyjnych kartotekach, które najczęściej są skrzętnie czyszczone ze szczegółów, które mogłyby zaszkodzić informatorom. Grusing przypatruje się zdjęciu Scotta Kimballa czy Joe Scotta, bo pod takim pseudonimem donosił on dla agencji. I ze zdziwienia aż otwiera usta. Zna go. Dokładnie 3 lata temu towarzyszył agentowi Schlaffowi podczas spotkania z tym człowiekiem. Nie trwało ono dłużej niż 5 minut, ale doskonale zapamiętał tego faceta. Był wygadany, inteligentny, a Schlaff mówił, że także wyjątkowo przebiegły i że zrobił wiele dla FBI. Musi czym prędzej spotkać się z Karlem Schlaffem i dowiedzieć wszystkiego, czego nie znajdzie w tym pudle. Ale najpierw
Grusing dzwoni do tych dwóch niezwykle dzielnych ojców, którzy przez kilka lat zrobili więcej niż jego koledzy. Dzień dobry, panie Markum. Nazywam się Johnny Grusing, jestem agentem FBI, który został przydzielony do sprawy zaginięcia pana córki Jennifer. Zaczyna. Najpierw bardzo chciałbym pana przeprosić, że do tej pory nikt państwu nie pomógł. Ale chciałbym też pana zapewnić, że od teraz to się zmieni. Tak jak obiecał, natychmiast zabiera się do pracy i zaprasza do siedziby FBI w Denver detektywa Garego Thatchera, rozpoczynającego własne dochodzenie w sprawie fałszerstw, za którymi stoi Kimball. Choć obaj funkcjonariusze są w zbliżonym wieku, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że więcej ich dzieli niż łączy. Gary Thatcher już od samego rana jest poddenerwowany nadchodzącym spotkaniem. Ten detektyw z zaledwie 2-letnim stażem w niewielkim komisariacie w Lafayette nie na co dzień rozmawia z agentami FBI. Wkłada więc swój najlepszy, idealnie wyprasowany garnitur, a przed wejściem do gabinetu agenta Grusinga raz jeszcze sprawdza, czy ma ze sobą wszystkie notatki w 2 kopiach. Ale gdy tylko przekracza próg biura, dostaje małą piłeczką, którą agent rzucił właśnie do niewielkiego kosza zawieszonego nad drzwiami. Szeroko uśmiechnięty Johnny wita policjanta jak starego przyjaciela, żonglując przy tym kilkoma żartami, co powoduje, że i Thatcher się rozluźnia, a jakikolwiek dystans pomiędzy tą dwójką znika w mgnieniu oka. Gary punkt za punktem czyta swoje notatki z dotychczasowego dochodzenia w sprawie czeków, a chudy i niezwykle wysoki agent FBI krąży po pokoju, mrużąc oczy, jakby próbował sobie to wszystko wyobrazić. Rozmawiałeś ze Szlafem? Przerywa naraz Thatcherowi, a ten kiwa głową twierdząco. Co myślisz? Dopytuje swojego gościa, jednak on chyba wciąż nie czuje się na tyle komfortowo, by w pełni wyrazić krytyczną uwagę, ale jego skwaszona mina zdradza dokładnie to samo, co myśli o całej sprawie Johnny. Jeśli zostaniesz jeszcze chwilę, Karl przyjdzie i opowie nam wszystko o współpracy z Kimballem. Chciałbym, żebyś został, dodaje z uśmiechem Grusing, a Thatcher odpowiada, że i on bardzo by chciał. Wystarczyła zaledwie jedna rozmowa, bo okazało się, że tę dwójkę łączy zdecydowanie więcej niż dzieli. Są piekielnie pracowici, bardzo zaangażowani i chcą dorwać Scotta Kimballa. Tak jak obiecał Johnny, wkrótce do nich dołącza agent Karl Schlaff. Miły, uśmiechnięty 40-kilkulatek, który w agencji pracował już w kilku wydziałach. Najpierw zajmował się sprawami narkotykowymi, potem przestępczością zorganizowaną. Kolejnym przystankiem były przestępstwa z użyciem przemocy, a ostatecznie został łącznikiem z więzieniem Englewood w Littleton w Colorado. To nie był awans, a agent Schlaff czuł się sfrustrowany, że wykonuje pracę bardziej odpowiednią dla początkującego, nie weterana. Aż nadszedł sierpień 2002 roku, kiedy to skontaktował się z nim więzień imieniem Scott Kimball i powiedział, że posiada wiedzę na temat spisku w celu popełnienia morderstwa. A konkretniej, że wie, że jego kolega z celi, Steve Ennis, chce, by ktoś zabił świadka, który ma przeciw niemu zeznawać. Agent Schlaff mówi, że początkowo był nieco zmieszany, że więzień tak bezceremonialnie oświadczył, że chce współpracować z FBI. Jednak szybko okazało się, że Scott był tak otwarty, ponieważ już kiedyś współpracował z agencją na Alasce. Detektyw Thatcher i agent Grusing, słysząc to, natychmiast wymieniają ze sobą spojrzenia. Schlaff nie przerywa, tylko kontynuuje swoją opowieść o tym, jak Kimball po raz pierwszy stał się informatorem w 2001 roku, gdy został aresztowany za oszustwa czekowe na Alasce. Tam w więzieniu poznał niejakiego Arnolda Flowersa,
który planował zlecić zabójstwo sędziego federalnego i prokuratora. Dzięki interwencji Scotta udało się nagrać Flowersa oraz jego dziewczynę i ostatecznie udaremnić ich plan. Ale Kimball przyczynił się tam do zamknięcia jeszcze innej sprawy, kiedy to doniósł, że jeden z osadzonych przechwala się morderstwem asystenta oskarżyciela. I za sprawą tej przekazanej przez Scotta informacji, agencji w końcu udało się zamknąć i to dochodzenie. Tyle, że współwięźniowie zauważyli, że przyjaźń z Kimballem nie popłaca. Dlatego FBI, dla bezpieczeństwa swojego informatora, postanowiła przenieść go do innej placówki. I tak znalazł się w Englewood, w rodzinnym Colorado, gdzie poznał agenta Schlaffa. Nim Carl Schlaff wyraził chęć pracy ze Scottem jako swoim informatorem, chciał dokładnie wiedzieć, z kim ma do czynienia, bo nie zamierzał współpracować z więźniem, który dopuścił się przestępstw z użyciem przemocy. Zapytałem go, jaka jest najgorsza rzecz, którą kiedykolwiek zrobił. A on przyznał się, że prócz tych fałszerstw na Alasce, miał na sumieniu jeszcze inne kradzieże w Montanie, za które zresztą siedział. Chłopaki, powiem wam, że jest skurczybyk świetny w fałszowaniu podpisów. Dodaje z powagą Schlaff, a następnie wraca do opowieści. Po pierwszym spotkaniu z Kimballem przejrzał jego akta, przesiane już wcześniej przez agencję, i skontaktował się z jego poprzednim opiekunem z Alaski. Tamten potwierdził to wszystko, o czym usłyszał wcześniej od więźnia, a Schlaff nie znalazł żadnych zaległych nakazów aresztowania. Więc wyglądało na to, że Kimball mówi prawdę. Po raz kolejny chciał pomóc FBI udaremnić plan zabójstwa, by i tym samym skrócić swój wyrok i na nowo rozpocząć życie na wolności. Gdy Schlaff po raz drugi spotkał się ze Scottem, wspólnie opracowali działania. Kimball miał zaproponować swojemu współwięźniowi Steve'owi Ennisowi, że po wyjściu z zakładu to on zabije świadków, których śmierci rzekomo chciał osadzony. A jeśli mężczyzna wyrazi zgodę i zacznie wdrażać w życie ustalenia, wtedy federalni postawią Ennisowi zarzuty. Niedługo później Kimball poinformował Schlaffa, że Steve kupił ten pomysł, a nawet zasugerował, by jego dziewczyna Jennifer przedstawiła Kimballa wspólnikowi, który dostarczy mu broń. Słysząc imię kobiety, dwaj pozostali funkcjonariusze od razu zaczynają coś zaciekle notować, a Schlaff, nie przerywając, raportuje dalej, że był zachwycony tak owocną współpracą z nowym informatorem, a FBI i Departament Sprawiedliwości przekonały sędziego do zwolnienia Scotta z więzienia za kaucją w wysokości 10 tysięcy dolarów. I tak 18 grudnia 2002 roku Kimball został wypuszczony na wolność, by pomóc agencji w udaremnieniu zamachu na życie świadka, jakie planował jego kolega z celi Steve Ennis. Informator zamieszkał ze swoją matką i założył firmę zajmującą się dystrybucją organicznego mięsa. Podczas jednego ze spotkań zdradził, że dotarły do niego informacje o innym przekręcie, do jakiego miało dojść w najbliższym czasie w Englewood. Dotyczyły one wprawdzie więźnia, który nie był w żaden sposób związany z Ennisem, ale Kimball uznał, że powinien podzielić się tą wiedzą ze swoim opiekunem. Ten drugi więzień miał bowiem planować ucieczkę i wszystko wyglądało na to, że Scott nie kłamie, ponieważ ów osadzony już wcześniej próbował zbiec. I tym sposobem Scott Kimball miał znów pomóc agencji, a niedoszły uciekinier został zamknięty w izolatce. Do pierwszego spotkania Kimballa i dziewczyny Ennisa Jennifer doszło jeszcze pod koniec grudnia, a więc niedługo po jego wyjściu z więzienia. Kobieta bardzo mu ufała, ponieważ poręczył za niego jej odsiadujący wyrok chłopak. Schlaff mówił, że te spotkania były coraz częstsze, a Jennifer coraz bardziej otwierała się przed Scottem.
Pewnego dnia Kimball miał nawet spytać agenta, przed którym odpowiadał, czy zezwala mu na seks z Jen, czego Schlaff oczywiście kategorycznie mu zabronił. Potem spotkania te nieoczekiwanie się urwały, a Scott skąd się dowiedział, że Jennifer poleciała do Nowego Jorku? Twierdził nawet, że możliwe, że właśnie po to, by zabić handlarza narkotyków, który miał zeznawać przeciwko jej chłopakowi. Jednak policji szybko udało się ustalić, że świadek był cały i zdrów. W tym czasie Scott poznał Lori, swoją późniejszą żonę, i powiedział, że chce na chwilę odpocząć od agencji, ale już w kwietniu znów coś miał. Schlaff i jego informator umówili się przed restauracją, w której Scott miał poznać Jasona Price'a, przyjaciela Stevena Ennisa. Zapytałem go wtedy, czy ma jakieś wieści o Jennifer, a on bezceremonialnie oświadczył, że ona podobno nie żyje. Słysząc to jednocześnie Thatcher i Grusing podnoszą brwi wysoko do góry. A Carl kontynuuje, że Scott miał nie znać żadnych szczegółów, więc agent niepotrzebnie nie przedłużał, tylko pomógł swojemu informatorowi założyć mikrofon, a Kimball wszedł do restauracji, by poznać dealera. Scott rozmawiał z Jasonem przez prawie 2 godziny, podczas których Price wspominał wprawdzie o świadku, który miał zeznawać przeciwko Steve'owi Ennisowi, ale nie sugerował użycia przemocy, by go powstrzymać. Do kolejnego spotkania agenta i jego informatora doszło 28 maja. Scott leciał wtedy zeznawać na Alaskę w sprawie Flowersa, tej, dzięki której rozpoczął współpracę z FBI w 2001 roku. Schlaff zaoferował Kimballowi podwiezienie na lotnisko, ale podczas jazdy mężczyzna wydawał się rozkojarzony i nerwowy, niemal paranoiczny. Zapytał mnie wtedy, czy coś jest nie tak. Musielibyście go znać, żeby to zrozumieć, ale uznałem, że on sprawdza, czy coś wiem. Tłumaczy agent i dodaje, że gdy tylko wrócił do biura, natychmiast skontrolował, czy Kimball nie ma jakichś zaległych nakazów aresztowania. Dawno tego nie robił i to był strzał w dziesiątkę. Znalazł nowy wydany w Spokane, ale nie określono w nim zarzutów. Schlaff był wściekły i postanowił ukarać swojego nieuczciwego informatora. Kiedy Scott w następnym miesiącu wrócił z Alaski do Denver, na lotnisku czekała na niego Lori, by zabrać go prosto do kasyna. Po kilku spędzonych tam godzinach postanowili wreszcie wrócić do domu, ale w jednej chwili samochód otoczyły policyjne wozy. Funkcjonariusze kazali Scottowi wyjść z samochodu i go aresztowali. Był wobec mnie niemiły, więc postanowiłem być niemiły wobec niego, oświadcza Schlaff. Poza tym dobrze dla relacji z agencją rzucić trochę mięsa facetom, którzy noszą broń i kajdanki, a rzadko mają okazję ich użyć. Agent odwiedził Scotta w więzieniu 2 dni później. Wiedział już, że wydany w Spokane nakaz dotyczył jakiegoś drobnego naruszenia ustaleń zwolnienia warunkowego, a ściślej rejestracji adresu zamieszkania Kimballa. Ale tak naprawdę Schlaffowi chodziło jedynie o to, by ukarać go za nieszczerość wobec swojego opiekuna. Pojawił się więc tego dnia w więzieniu tylko po to, by poinformować go o zerwaniu z nim współpracy przez FBI, co oznaczało, że Scott Kimball miał być dezaktywowany jako informator. Ale wtedy aresztowany oświadczył, że Jason Price przyznał mu się do uduszenia Jennifer Markham. Czym prędzej wyszedłem i zadzwoniłem do więzienia w Englewood. Kazałem sprawdzić, czy Jennifer w międzyczasie nie pojawiła się u swojego chłopaka Steve'a Ennisa. Ale rejestry mówiły, że ostatnio była tam w lutym. Potem wezwałem prokuratora i agentkę z narkotykowego, która pracowała nad sprawą Ennisa. Kimball powiedział, że Price pokazał mu na laptopie zdjęcia ciała Jen Markham, nagiego, związanego i zakneblowanego. Twierdził, że Price powiedział mu, że ją udusił i umieścił w bagażniku swojego Mercedesa, a następnie pojechał do Riffle,
i ukrył na dnie potoku. Stwierdził, że Price poprosił go później o odzyskanie ciała i wycięcie implantów piersi, obawiając się, że mogą one zostać zidentyfikowane. O tym samym wspomniał podczas rozmowy z rodzicami Jennifer. Przerywa na moment ten monolog Grusing, ale Schlaff nie reaguje na tę uwagę i mówi, że agentka z narkotykowego nie uwierzyła Scottowi w ani jedno jego słowo, bo od tygodni podsłuchiwała Price'a i mówiła, że jest nieporadny i nie ma w nim cienia agresji. Ale Scott sam zaproponował, że podda się badaniu wariografem, a test wykazał, że nie kłamał, więc sędzia zgodził się wycofać nakaz aresztowania i wypuścić go na wolność. A Kimball ponownie stał się informatorem. Schlaff planował nagrać rozmowę, w której Kimball miał wymusić na Price'ie przyznanie się do morderstwa lub przynajmniej uzyskać więcej szczegółów na temat tego, co stało się z Jennifer. Ale kiedy Kimball zadzwonił do niego, a FBI podsłuchiwało, Price natychmiast się rozłączył, a Scott nie potrafił wyjaśnić, dlaczego mężczyzna nie chciał z nim rozmawiać. Bez ciała nie było śledztwa w sprawie zabójstwa Jennifer Markum, a w tym czasie w Denver było około 800 otwartych spraw podobnych do tej. Schlaff odkrył, że policja zlokalizowała samochód Jennifer na lotnisku i skonfiskowała go. Nie było żadnych nagrań z monitoringu, ani żadnych zapisów o tym, że kobieta leciała do Nowego Jorku, jak kiedyś powiedział Kimball, lub gdziekolwiek indziej. Schlaff zlecił badanie samochodu przez techników, lecz nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących na przestępstwo. W grudniu tego samego roku na Alasce odbyła się rozprawa, w której miał zapaść wyrok za oszustwa, których tam przed laty dopuścił się Kimball. Biuro prokuratora wnioskowało o jak najmniejszy wymiar kary, przytaczając współpracę Scotta w sprawach Ennisa i Flowersa jako dowód jego wartości dla FBI. Tyle, że sędzia nakazał Kimballowi zapłacenie grzywny, ale wydał też nakaz 3 lat federalnego zawieszenia, co zakończyło oficjalną współpracę Scotta Kimballa z FBI. Mógł dzwonić do Schlaffa i dobrowolnie przekazywać informacje, ale agencja nie mogła nakazać mu zrobienia czegokolwiek jako informatorowi. Wraz ze spadkiem wartości Kimballa i brakiem znaczących postępów w sprawie Ennisa lub dochodzenia w sprawie zaginięcia Jennifer, Schlaff i Kimball zerwali ze sobą kontakt. A co ze zniknięciem Casey, córki Lori? Detektyw Thatcher niespodziewanie zadaje pytanie Schlaffowi. Ona uciekła, bo nie dogadywała się z matką. Scott mówił, że miała problemy z narkotykami, komentuje Carl. A czy Scott mówił ci też, że był ostatnią osobą, która widziała ją żywą? Wpada mu w słowo agent Grusing ku zadowoleniu Thatchera. Na te słowa z ust Schlaffa znika uśmiech, a wyraz jego oczu zupełnie się zmienia. Chyba nie myślicie, że to może być zupełny zbieg okoliczności? Może, ale nie musi, kończy detektyw Gary Thatcher. Od razu po zakończeniu spotkania agent Johnny Grusing proponuje Garemu Thatcherowi, by razem pracowali nad tym dochodzeniem, a policjant przyjmuje tę ofertę z szerokim uśmiechem. Sprawa zdaje się być tak skomplikowana, że przed przesłuchaniem kolejnych świadków i zebraniem kolejnych informacji na temat podejrzanego według nich o zaginięcie 2 kobiet Kimballa, funkcjonariusze postanawiają stworzyć tablicę, a na niej oś czasu. Na jej szczycie przyklejają zdjęcia 2 kobiet. Krótkowłosej, 25-letniej blondynki Jennifer Markum i 18-letniej Casey McLeod, szatynki o pięknych, piwnych oczach. A tuż pod fotografiami wypisują po kolei najważniejsze wydarzenia związane ze Scottem Kimballem. Zaczynają od 2001 roku i pierwszej współpracy z FBI na Alasce. Następna data to przeniesienie Scotta do więzienia w Colorado, potem propozycja współpracy przy spisku Steve'a Ennisa i wyjście Scotta z więzienia.
Następnie pierwsze i ostatnie spotkanie z Jennifer. Później rozmowa z Price'em, daty aresztowania i rozpraw. Oraz dzień, w którym zniknęła Casey. Na koniec spotkanie Scotta z rodzicami Jennifer i ostatecznie dzień zakończenia jego współpracy z FBI. Jest tego bardzo dużo. Agent Grusing pragnie jak najszybciej poznać Lori, żonę Scotta i zarazem matkę jednej z zaginionych, zastanawiając się, czy będzie mogła do tej listy dodać coś od siebie. Lori, dowiedziawszy się, że funkcjonariusze wznowili poszukiwania jej córki, proponuje, że jeszcze tego samego dnia może pojawić się w siedzibie FBI w Denver, na co z radością przystają mężczyźni. Agent Grusing z zaciekawieniem przygląda się żonie Scotta. Wygląda na szczerze wzruszoną i wyraża chęć współpracy. John informuje ją o rozmowie z jej byłym mężem Robem i przeprasza, że do tej pory sprawa jej córki nie została należycie potraktowana. Potem prowadzi ją do tablicy i prosi, by kobieta naniosła na nią daty innych ważnych wydarzeń. Jeśli posiada jakieś dodatkowe informacje dotyczące tych już zapisanych, by także się tym z nimi podzieliła. Potrzeba zaledwie kilku sekund, aby Lori omiotła wzrokiem całą tę planszę i by nogi widocznie się pod nią ugięły. Przerażona kobieta patrzy w kierunku funkcjonariuszy i mówi: ja o niczym nie miałam pojęcia. Dociera do niej, że nie wiedziała o żadnej rozprawie. Nie zdawała sobie sprawy z tego, gdzie był i co robił jej mąż pod nieobecność w domu. Mówił, że w tym czasie śledzi przestępców, a tak naprawdę był jednym z nich. O, to aresztowanie pod kasynem. Pamiętam doskonale. Wrócił do domu po 2 dniach i bardzo mnie przepraszał, tłumacząc, że to była ustawka, że to była jakaś część operacji. Oczywiście mu uwierzyłam, bo dla mnie był agentem FBI. No i wypuścili go od razu, a przecież tak nie robią z kryminalistami, prawda? Zasłania twarz i zaczyna szlochać. Jaka ja byłam głupia, jaka ja byłam naiwna, powtarza. Proszę tak nie myśleć, przerywa jej detektyw Thatcher. Pani mąż jest osobą, która zmanipulowała i okłamała wiele osób. Wygląda na to, że również takich, które zawodowo zajmują się tropieniem kłamstw. Najważniejsze teraz to go odnaleźć i oddać w ręce sprawiedliwości, kończy detektyw. Kobieta w końcu uspokaja się i zerka jeszcze w kierunku tablicy. Lori, zaczyna Grusing, po czym kuca obok kobiety i łapie ją za dłonie. Czy przypominasz sobie jeszcze jakieś dziwne, trudne do wyjaśnienia sytuacje, które zdarzyły się podczas waszego małżeństwa? Czy ktoś jeszcze zniknął nagle z życia twojego męża? Kobieta w jednej chwili wstaje na równe nogi, a jej mina świadczy o tym, że dopiero teraz to do niej dotarło. Wujek Terry wygrał loterię i rzekomo wyjechał. A detektyw, słysząc to, pisze na kawałku papieru imię Terry i przypina go na tablicy pineską tuż obok zdjęć kobiet. Kolejne tygodnie mijają funkcjonariuszom na rozmowach ze znajomymi i rodziną Scotta. Wreszcie poznają też jego byłą żonę Larissę. Ku ich zdziwieniu kobieta wyjawia, że boi się byłego męża, a utrzymuje z nim kontakt jedynie na prośbę synów. Kimball miał ją bowiem 2 razy zgwałcić i porwać. Larissa zgłosiła ten fakt na policję, pomimo że Scott wszystkiego się wyparł. Twierdził, iż jego była tymi kłamstwami próbowała rozstrzygnąć na swoją korzyść spór o opiekę nad synami, a po tym jak nie przeszła pomyślnie badania wariografem, policja zdecydowała się nie wnosić przeciw mężczyźnie zarzutów. Ponieważ w czasie, gdy doszło do rzekomego gwałtu, kobieta wciąż z nim mieszkała, uznano to za kolejny dowód na pomówienie. Jej zgłoszenie ostatecznie zniknęło z akt byłego męża zaraz po tym, jak rozpoczął współpracę z FBI na Alasce.
Larisa jeszcze przez jakiś czas opowiada o swoim pełnym przemocy i zdrad związku, po czym kwituje: i niech wam mówią, co chcą. Ja wciąż uważam, że on próbował zabić swojego syna dla odszkodowania. A informacja ta powoduje, że obaj przesłuchujący ją momentalnie się prostują. Jeśli chcecie, przyprowadzę tu Justina, a on wam to najlepiej wyjaśni. Jak obiecała, tak zrobiła, bo już kilka dni później do gabinetu agenta Grusinga wchodzi drobny nastolatek w ciemnych okularach w towarzystwie mamy i psychologa. Chłopak wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi, a światło powoduje ból i dyskomfort. W przyciemnionej sali mówi, że kiedy dziś myśli o wydarzeniach z tamtej lipcowej nocy, to ma wrażenie, że jego ojciec specjalnie naprowadził go pod tą ciężką metalową kratę i sam ją na niego zrzucił. Pamięta, że w czasie wygrzebywania z ziemi robaków potrzebnych do wyjazdu na ryby kolejnego dnia rano, ojciec co chwilę go przestawiał, nawołując, by spróbował kopać to tu, to tam. Finalnie chłopiec nawet go nie widział, a jedynie słyszał, że ma zrobić dwa kroki w prawo lub w lewo, aż ostatecznie dwa w tył. I pamięta jeszcze, że nim krata na niego runęła, kazał młodszemu bratu Kodiemu iść już do domu, przez co i drugi z chłopców nie widział samego momentu wypadku. Co było potem? Dopytuje psycholog, a Justin na moment milknie, jakby wstydził się tego, czym chce się podzielić z zebranymi. Oświadcza, że w trakcie drogi do szpitala musiał zwymiotować. Był zupełnie rozkojarzony, a głowa bolała go tak bardzo, że nie wiedział, co dzieje się wokół niego. Wtedy przez przypadek zamiast okna otworzył drzwi pędzącego samochodu. A zaraz po tym poczuł na policzku spoconą rękę ojca, która z całych sił starała się go wypchnąć ze środka. Więcej nie pamięta. Obudził się 2 tygodnie później w szpitalu w Denver. Nie obstawał przy swoim, ponieważ zarówno lekarze, jak i ojciec byli bardzo zaniepokojeni jego stanem i tłumaczyli mu, że krata, która na niego spadła, mogła spowodować urazy, przez które widział, słyszał, a nawet czuł rzeczy nie dziejące się naprawdę. Ale co najważniejsze, Justin podkreśla, że Scott zawsze był dla niego dobrym, choć wymagającym ojcem. I nigdy przedtem oraz nigdy potem nie zrobił niczego, co świadczyłoby o tym, że chciał go skrzywdzić. Od tygodni nikt nie miał jednak z mężczyzną żadnego kontaktu. Również jego brat Brett, mieszkający w Kalifornii, ostatnim znanym miejscu, w jakim przebywał Kimball. Aktualnie się ukrywał, a jego telefon milczał. W końcu, 14 marca 2006 roku, dochodzi do prawdziwego przełomu. Rozdygotana Lori telefonuje do agenta Grusinga i informuje go, że przed momentem dzwonił do niej Scott. Nareszcie zdobywają jego nowy numer telefonu, dzięki czemu namierzają go w Riverside, 80 kilometrów od Los Angeles. A Brett ma dla detektywów jeszcze jeden mały bonus. Znajduje zakupioną przez Scotta broń, której ten, zgodnie z prawem jako osoba skazana za przestępstwo, nie powinien posiadać. FBI wydaje więc nakaz aresztowania Kimballa pod zarzutem posiadania broni i natychmiast wysyła tam swoich agentów. O 14:30 Kimball, nieświadomy zasadzki, w jakiej się znalazł, wychodzi z biura niejakiej Denise Pierce, po czym wsiada do bordowego Forda pick-upa i odjeżdża. Dopiero w czasie włączania się do ruchu zauważają go pracujący pod przykrywką policjanci. I gdy dwóch funkcjonariuszy w cywilu podjeżdża do niego z prawej strony w nieoznakowanym złotym minivanie, próbując go zatrzymać, Scott orientuje się, że jest śledzony i momentalnie przyspiesza. Nie zważając na sygnalizację świetlną, pędzi przed siebie przez Riverside, rozpoczynając tym samym pościg, który niedługo później będzie emitowała telewizja w całych Stanach Zjednoczonych.
Helikopter i kilka samochodów kontynuuje tę niebezpieczną ucieczkę, a agenci FBI wchodzą do biura, które zaledwie kilka minut wcześniej opuścił ścigany, i poznają jego aktualną dziewczynę, która, jak większość ludzi, którzy spotkali Scotta na swojej drodze, nie wie, kim on tak naprawdę jest. Na prośbę agentów kobieta dzwoni do uciekającego przed policją Kimbala i płacząc prosi, by się zatrzymał. Ale ten wrzeszczy, że jeśli to zrobi, to policja go zabije. Scott jedzie z prędkością 130 km na godzinę, mając na ogonie nie tylko helikopter, ale i dziesiątki wyjących samochodów policyjnych. Jedzie przez niewielkie podmiejskie osiedla, a nawet sady. Cudem udaje mu się ominąć ekipę telewizyjną, która ustawiła się na trasie tego szaleńczego pościgu, by mieć jak najlepsze ujęcia. Omija wyłożony przez policję na drodze pas z kolczatkami, wjeżdżając na pobocze i kontynuując w ten śmiertelnie niebezpieczny sposób swoją ucieczkę. Po ponad 3 godzinach i 420 kilometrach Kimbalowi kończy się benzyna i ostatecznie zatrzymuje się na polu uprawnym. W jednej chwili za poobijanym Fordem staje czarny minivan, z którego wyskakuje 6 uzbrojonych w karabiny szturmowe oraz kamizelkę kuloodporne funkcjonariuszy i celuje w stronę wciąż siedzącego we wnętrzu mężczyzny, trzymającego przy skroni telefon. Nagle drzwi jego pick-upa otwierają się z impetem, a on wychodzi na zewnątrz, po czym natychmiast z powrotem wsiada do środka. Po chwili raz jeszcze otwiera drzwi, ponownie wysiada, a następnie znów wchodzi do wnętrza i przykłada do swojej głowy pistolet, krzycząc, że zabije się, jeśli nie będzie mógł porozmawiać z agentem Karlem Schlaffem. Gdy zastępca szeryfa słyszy to żądanie, od razu kontaktuje się z byłym opiekunem Scotta. Nie może pozwolić, by ten drań zakończył swój żywot, zabierając do grobu tajemnice dotyczące Jennifer i Casey. Ale Karl Schlaff nie odbiera. A gdy nareszcie udaje się do niego dodzwonić, hałas niemal uniemożliwia funkcjonariuszom rozmowę. Co jest? Rzuca do słuchawki Karl. Streszczaj się, bo jestem na meczu hokejowym. Zatrzymaliśmy Kimbala. Zagroził, że się zabije, jeśli z tobą nie porozmawia. Błagam, spróbuj go od tego odwieźć. Prosi szeryf, ale po drugiej stronie słyszy kompletną ciszę. Dobra, daj go. Cedzi Schlaff, a szeryf z wyciągniętymi do góry dłońmi, w których ściska telefon, powoli podchodzi do Scotta i podaje mu słuchawkę. Karl, nie mam po co żyć. Moje życie się skończyło. Szlocha Kimbal, ale w odpowiedzi słyszy jedynie: Zapewniam cię, że twoje życie ma teraz ogromną wartość. A następnie sygnał świadczący o tym, że agent Schlaff się rozłączył. Kimbal siedzi jeszcze kilka minut w samochodzie, a kilkudziesięciu otaczających go policjantów z każdego mrugnięcia jego oka próbuje wywnioskować, co też planuje zrobić. Ostatecznie ścigany wychodzi z samochodu, klęka na ziemi, rzuca przed siebie telefon i kładzie się, pozwalając na założenie mu kajdanek. Policjanci przewożą Kimbala do Denver, a następnie do Montany, gdzie zostaje skazany na 2 lata więzienia za złamanie ustaleń zwolnienia warunkowego. Dla Grusinga i Thatchera nieważne było za co, ważne było, że mają go za kratkami i wreszcie będą mogli dobrać się mu do skóry. Podczas przeszukania przyczepy Scotta śledczy znajdują całe mnóstwo rzeczy świadczących o tym, jak zdeprawowanym jest on człowiekiem. Począwszy od podrobionej odznaki FBI przez laptop z fałszywą pieczęcią agencji. Dziesiątki kartek i karteczek, na których próbował podrabiać przeróżne podpisy, a wśród nich coś, co wyglądało na kontrakt. Tu miejsce, by wpisać imię i nazwisko, zaczyna czytać na głos detektyw Thatcher.
Udzielam Joe Scottowi pozwolenie na wejście do mojego pokoju hotelowego. Jestem dobrowolnym uczestnikiem i zgadzam się na zniewolenie i aktywność seksualną. Joe Scott ma moją zgodę na wiązanie, kneblowanie i intymne kontakty ze mną. Rozumiem, że nic mi się nie stanie. Powyższa aktywność jest moją wolną wolą i nie będę wnosić żadnych oskarżeń przeciw Joe Scottowi za wszelkie kontakty, które mogą wystąpić między nami, jako dwojgiem dorosłych wyrażających zgodę. Niniejsza zgoda wygasa o 6 rano w dniu 24 sierpnia 2005 roku. Detektyw kończy i patrząc w stronę agenta Grusinga pyta: myślisz o tym, co ja? Tak. Odpowiada Johnny, który również wpatruje się teraz w tę kartkę. To najpewniej było przeznaczone dla Mary, matki Jennifer. Pamiętasz? Obiecał, że pokaże jej w hotelowym pokoju, co stało się z Jen. A mówiąc to z obrzydzeniem, zabezpieczaj ten dowód. To jednak nie koniec, bo technicy FBI znajdują w laptopie należącym do aresztowanego mnóstwo pornograficznych filmów, w których kobiety są krępowane, duszone, a nawet kaleczone. Analizują twarde dyski i księgi rachunkowe firmy, aż ostatecznie odnajdują jeszcze jedną niezwykle ważną rzecz. Konto e-mail, założone na nazwisko wuja, z którego rok wcześniej do brata Terego została wysłana wiadomość, informująca, że świetnie żyje mu się w Meksyku. Kiedy Lori dowiaduje się o znalezionych w Kalifornii rzeczach należących do Scotta i ona przynosi pudło wypełnione po brzegi rupieciami pozostawionymi przez jej męża. To głównie rachunki, ale i notesy należące niegdyś do Kimbala, porzucone przed laty, gdy jeszcze mieszkał z Lori. Kobieta zostawia je w biurze agenta Grusinga i mówi, że czuje, jakby wreszcie na dobre wyrzuciła Scotta ze swojego życia. Agent natychmiast kontaktuje się z detektywem Thatcherem i razem opróżniają zawartość tego kartonu pełnego kurzu i dziesiątek, wydawałoby się, nikomu niepotrzebnych świstków. Wkładają rękawiczki i każdy skrawek papieru oglądają z obu stron. I nie potrzebują wiele czasu, by trafić na coś, co potwierdza, że Scott Kimball był ostatnią osobą, która widziała Casey przed jej zniknięciem. W jednym z segregatorów, pomiędzy starymi rachunkami i zapiskami, odkrywają odręcznie napisany przez jego pasierbicę grafik pracy na tydzień, w którym dziewczyna zniknęła. Odkrywają jej pamiętnik oraz czepek z logotypem Subwaya, należący do córki Lori. Bogatsi o nowe ustalenia, Grusing, Thatcher i szef wydziału FBI w Denver jadą na pierwsze spotkanie ze Scottem Kimballem do więzienia w Montanie. Są bardzo ciekawi człowieka, który przez lata tak zgrabnie manipulował wszystkimi wokół. A wypowiedziane przez agenta Szlafa słowa o tym, że gdy w końcu sami go poznają, to znacznie więcej zrozumieją, wciąż dudnią im w uszach. Do niewielkiej sali przesłuchań zostaje wprowadzony ubrany w pomarańczowy kombinezon mężczyzna z opruszonymi siwizną włosami i brodą. Jako pierwszy przedstawia mu się agent Grusing i z miejsca uderza go, z jak małym zainteresowaniem spotyka się on ze strony aresztowanego. Ale Scott jeszcze mniej zainteresowania wykazuje drugiemu z funkcjonariuszy. Johnemu wydaje się to dość dziwne. W swojej ponad 10-letniej karierze przywykł do tego, że przesłuchiwani, słysząc o obecności FBI, bywają przestraszeni albo przynajmniej zaciekawieni, z jakiego powodu stali się przedmiotem dochodzenia agencji. Ale nie Scott. Detektyw Thatcher także zauważa tę nonszalancję, lecz według niego brak onieśmielenia obecnością agenta specjalnego FBI wynika z faktu, że Scott już wielokrotnie współpracował z federalnymi. Zjadłbym pizzę. Wypala Scott i patrzy wyczekująco w stronę agenta Grusinga. Dobrze, kupimy ci coś do jedzenia w przerwie.
odpowiada mu agent, ale Scott nie mówi nic więcej. Nie opuszcza wzroku, a jedynie wpatruje się w niego. Grusing myśli tylko o tym, że nie może dać mu się sprowokować. Nie może ulec temu szantażowi rodem z przedszkola. Więc siedzą w trójkę, w kompletnej ciszy, czekając na to, kto pierwszy z nich pęknie. Nagle pojedynek ten na spojrzenia przerywa głośne pukanie. Grusing otwiera drzwi, a w progu stoi jego szef Phil, przysłuchujący się całej rozmowie w sali obok i nie otwierając ust, mówi, by John zamówił mu tę cholerną pizzę. Wściekły Grusing siada więc ponownie naprzeciw Scotta, którego usta wykrzywia szyderczy uśmiech, wyciąga telefon i pyta: na jakim cieście życzysz sobie tę pizzę? Kimball nie potrzebował nawet 5 minut, aby zmusić policjantów, by śpiewali tak, jak on im zagra. Wiedzieli, że był jedyną osobą, która zna prawdę na temat znikających osób z jego otoczenia. I nikt z nich nie darowałby sobie stracenia szansy na wyciągnięcie jej z niego. W trakcie trwającej 6 godzin rozmowy Scott oświadcza, że o ucieczce Casey nie ma bladego pojęcia. Dziewczyna była narkomanką związaną z kryminalistą i według niego spoczywa teraz gdzieś w lasach państwowych Colorado. Wujek Terry natomiast rozpoczął nowe życie po wygranej loterii i Kimball nie wie, co się z nim dzieje. Choć słyszał, że utrzymuje kontakt z jego ojcem a swoim bratem i że ma się dobrze. W kwestii zniknięcia Jennifer Markum już wszystko powiedział agentowi Karlowi Szlafowi. Zabił ją Jason Price, a on udowodnił podczas badania wariografem, że zeznał prawdę. Chętnie wam pomogę. Za wyjście na wolność znów mogę być waszym informatorem. Kontynuuje swój wywód Kimball, ale tego było już za wiele. Johnny, słysząc to, natychmiast podnosi się z krzesła, co robi także towarzyszący mu detektyw Thatcher. Agencie Grusing, mówiłeś, że chcesz wiedzieć, co stało się z tymi dziewczynami. A nie wygląda, żebyś był naprawdę zainteresowany dotarciem do prawdy. Spokojnie i dobitnie oświadcza przesłuchiwany. Racja. Trudno ze mną współpracować, ale wiesz, jeśli chcesz zrzucić to dochodzenie i pojechać do domu do Denver, to twoja sprawa. Kończy. W tym momencie obaj detektywi doskonale zrozumieli to, co miał na myśli Karl Schlaff i o czym mówiła matka Jennifer, którą Kimball próbował szantażować. To bardzo niebezpieczny człowiek, którego prawdziwą pasją jest manipulowanie innymi. Ale tym razem gra nie będzie tak prosta, a zasad nie będzie dyktował on. Mężczyźni bez słowa opuszczają pokój przesłuchań, a gdy niedługo potem dołącza do nich Phil, agent Grusing prosi, by ten obiecał, że nigdy nie będzie w pojedynkę przesłuchiwał Scotta Kimballa. Spotkanie odciska prawdziwe piętno na honorze agenta FBI, więc razem z Thatcherem postanawiają jeszcze lepiej przygotować się do kolejnego przesłuchania. Chcą znaleźć coś, co spowoduje, że następna rozmowa będzie trwała jedynie tyle, ile odczytanie aktu oskarżenia. Nie spodziewają się jednak, że nadchodzące tygodnie przewrócą tę sprawę do góry nogami i tym samym zaserwują im wiele wspólnych godzin ze Scottem Kimballem. Ścianę celi Steve'a Ennisa wciąż zdobi dość wulgarne zdjęcie kobiety, którą obaj śledczy dobrze znają. A kiedy wyjawiają, że przyczyną ich wizyty jest nikt inny, tylko właśnie Jennifer Markum, w oczach osadzonego pojawiają się łzy. Funkcjonariusze zdają sobie sprawę z tego, że jego uczucie wobec Jen wciąż jeszcze się tli, choć nie miał z nią kontaktu od blisko 4 lat. Ennis doskonale pamięta swojego niegdysiejszego towarzysza celi, Scotta Kimballa,
i przyznaje, że to faktycznie on zaaranżował jego spotkanie z Jennifer. Scott miał niedługo wyjść z więzienia i opowiadał mu o swoim rzekomym biznesie kawiarnianym, obiecując, że pomoże Jennifer i zatrudni ją w nowo powstającym lokalu. To bardzo spodobało się Ennisowi, bo było furtką do nowego życia jego ukochanej i zerwania z pracą stripteaserki. 17 lutego 2003 roku Jennifer powiedziała mu przez telefon, że jest umówiona z Kimballem na kolację. Wydawała się niezdecydowana i lekko zdenerwowana. Powiedziała, że kolejnego dnia przewozi do niego swoje rzeczy, a potem wyjeżdżają na kilka dni do Seattle, gdzie ma przejść szkolenie z parzenia kawy i zarządzania personelem. Ennis był zdezorientowany, bo przez kolejne tygodnie nie otrzymał od ukochanej żadnej wiadomości. Dzwonił do niej, ale połączenia trafiały na pocztę głosową. Pisał listy, lecz ona nigdy nie odpowiedziała. Ostatecznie stwierdził, że pewnie rozpoczęła nowe życie i w ten sposób odcięła się również od niego. Niepytany przez policjantów wyjawia, że podejrzewał nawet, że związała się ze Scottem, bo i z nim nie miał już później żadnego kontaktu. Przecież ja wiem, że ona mu się podobała, dodaje. Widziałem, jak patrzył na jej zdjęcie. Kończy i kompletnie się rozkleja. Śledczy mają wrażenie, że Steve Ennis faktycznie nie ma pojęcia, co dzieje się z jego byłą partnerką. Nic nie wskazuje na to, by w ogóle rozważał scenariusz, w którym Jennifer mogło stać się coś złego. A na pewno nie planował rękoma ukochanej zabić kogokolwiek, kto miałby przeciw niemu zeznawać. Nieco zmieszany całą tą sytuacją agent Grusing wzywa strażnika, który niespecjalnie się spieszy. Więc detektyw Thatcher, by przerwać niezręczną ciszę zakłócaną jedynie głośnym pociągnięciem nosa przez przesłuchiwanego, pyta, czy ma tu kogoś bliskiego. Czy inni osadzeni też miewają takie problemy z partnerkami? Na co Ennis oznajmia, jest tu jeszcze taki jeden Steve. Ten także umówił swoją dziewczynę z Kimballem i ona też od niego uciekła. Te słowa powodują, że funkcjonariusze jak zaczarowani ponownie siadają obok więźnia i zamieniają się w słuch. Tylko Lien zostawiła go trochę wcześniej niż Jennifer mnie, dodaje Ennis. Nazwisko Steve'a Holeya wydaje się im znajome i szybko okazuje się, że faktycznie słyszeli je już z ust agenta Schlaffa. To ten więzień, który rzekomo planował ucieczkę i który dzięki donosom Scotta Kimballa wylądował w izolatce. Skazany za napad na bank Holley aż czerwienieje, usłyszawszy nazwisko byłego kolegi. Oczywiście, że pamiętam cholernego Scotta, choć ja nazywałem go Hannibalem, mówi kipiąc z wściekłości. Hannibalem? Powtarza za nim detektyw Thatcher. Tak, to była jego ksywka. Kiedyś na spacerniaku pytał takiego doktorka skazanego za oszustwa, jak utrzymywać przy życiu torturowane osoby. Wtedy nadaliśmy mu ten przydomek, tłumaczy. Podobno zszokowanym współwięźniom Kimball wyjaśniał, śmiejąc się w głos, że potrzebuje tej wiedzy do swojego projektu badawczego. Jak się okazało, Holley faktycznie chciał uciec, a Kimball obiecał mu pomóc. Wyznał, że jest informatorem FBI i już niedługo wychodzi na wolność, co było zresztą prawdą. Dlatego prosił, by ze względów bezpieczeństwa nie podawać jego prawdziwego imienia i nazwiska. Nie mówił, z jakiego powodu jest w więzieniu, nie wspominał o tym, że donosi na Ennisa. A Holley nie dopytywał, ponieważ nie chciał popsuć swoich relacji z kolegą, który miał mu pomóc zwiać. Plan ucieczki był na granicy śmieszności. Po wyjściu na wolność, Kimball miał podjechać ciężarówką pod jedną ze ścian budynku i przerzucić przez nią drabinę. Po tym, jak ktoś zrobiłby zamieszanie na spacerniaku,
Holley wspiąłby się po drabinie i wsiadł do ciężarówki. Kimball miał następnie doprowadzić do spotkania uciekiniera i jego dziewczyny Lien, którą uprzednio zawiózłby do Meksyku. Holley w trakcie odwiedzin powiedział swojej ukochanej, by postępowała zgodnie z instrukcjami Hannibala. A w zamian za tę przysługę więzień miał obiecać, że zabije byłą żonę i tym samym matkę synów Scotta, z którą tamten przegrał w sądzie. I co było dalej, gdy Kimball wyszedł na wolność? Dopytuje Grusing. Nie wiem. Skurczybyk doniósł na mnie, że planuje ucieczkę, więc wsadzili mnie do izolatki. Wtedy zrozumiałem, że Hannibal mnie oszukał. Lecz nie mogłem już w żaden sposób przestrzec przed nim swojej dziewczyny. Jeszcze tego samego dnia Grusing namierza numer telefonu ojca Lien, Howarda Emrego, i pyta go, czy w ostatnim czasie miał on kontakt z córką. Ale mężczyzna zaprzecza, mówiąc, że od 4 lat czeka na jakiś znak. Po raz ostatni rozmawiał z nią 16 stycznia 2003 roku. Mówiła, że wybiera się z przyjaciółmi do Meksyku, by eksplorować jaskinie. Jednak jak się później okazało, nie było to prawdą. Kiedy Lien zniknęła, miała 24 lata. Ta niewysoka blondynka z długimi włosami i piwnymi oczami znana była w swojej rodzinie z nieograniczonej empatii zarówno wobec ludzi, jak i zwierząt. Karmiła poczucie własnej wartości, pomagając słabszym, wspomina Howard. Dodaje też, że jako młoda dziewczyna Lien zabrała kilka kociąt z farmy swoich dziadków w Idaho i ukryła z tyłu rodzinnego pick-upa, aby przeszmuglować je do domu w Colorado, ponieważ myślała, że zwierzęta mogą nie otrzymać u dziadków odpowiedniej opieki. Nie potrafiła przejść obojętnie obok jakiejkolwiek cierpiącej istoty, co skończyło się adopcją 2 szynszyli, królika, fretki, 3 psów, 2 kotów, żółwia, chomika i kozy. Miała współczujące serce, ale nie wiedziała, kiedy zachować ostrożność, dodaje Emry. Jej współczucie przeniosło się później na więźniów płci męskiej, którymi nikt inny się nie przejmował. To cała ona i ten przymus pomagania komuś, komu nikt inny nie chciał. Ojciec wyjawia, że u jego podstaw może leżeć jej nieszczęśliwe dzieciństwo. Lien już w szkole podstawowej miała problemy z kręgosłupem i nosiła gorset, przez co rówieśnicy ją wyśmiewali. Była wspaniałą uczennicą, ale przerwała naukę w wieku 19 lat, po tym jak u jej matki rozwinął się tętniak mózgu. Lien na pół etatu zaopatrywała półki w Walmarcie, opiekując się matką i młodszą siostrą przez prawie rok. Ale jej potrzeba pomagania zwierzętom nigdy nie zgasła. Dlatego też zgłosiła się na ochotnika do pracy w schronisku i w rezultacie została technikiem weterynarii. Pod koniec lat 90. straciła tę pracę i zaczęła także tracić wszelką nadzieję na to, że uda się jej spełnić zawodowe marzenia. Ból pleców, zaostrzony przez wypadek samochodowy, w połączeniu z problemami w pracy zaprowadził ją do najciemniejszego miejsca. Związała się z odsiadującym wyrok mężczyzną, którego znała jeszcze ze szkoły, i pomogła mu wyjść na wolność. Po przeprowadzce pary do Dallas, Lien pracowała jako tancerka egzotyczna i niedługo później stała się ofiarą przemocy domowej. Wiosną 2002 roku ojciec przywiózł córkę z powrotem do Colorado, gdzie złożyła pozew o rozwód. Ale do tego czasu Lien nawiązała listownie romantyczny związek z innym mężczyzną za kratkami, Stevenem Holleyem. 16 stycznia 2003 roku, w noc wyjazdu do jaskiń w Meksyku, zadzwoniła do swojej siostry i powiedziała jej: na wypadek, gdyby coś mi się stało, chcę, żebyś wiedziała, że cię kocham.
cytuje ich ostatnią rozmowę ojciec. Ale Lien, która cierpiała na chorobę afektywną dwubiegunową, już niejednokrotnie wydawała przed rodziną takie oświadczenia. Dlatego siostra w tych słowach nie dopatrywała się żadnego niebezpieczeństwa. W kolejnych dniach Lien miała także rozmawiać ze swoją kuzynką. Zadzwoniła do niej z pokoju hotelowego. Plotkowały o jej ukochanym Holeju, zamkniętym w izolatce, z którym wciąż nie mogła się porozumieć. Mówiła o niebezpieczeństwach związanych ze striptizem na prywatnych imprezach i o nieuczciwych policjantach, z którymi rzekomo teraz się zadawała. Zdradziła też, że przebywa w towarzystwie faceta, który nie może dowiedzieć się o ich rozmowie, więc jeśli tylko wejdzie on do pokoju, będzie musiała się rozłączyć. 11 dni po wyjeździe po raz ostatni skontaktowała się z rodzicami, mówiąc, że zostaje w Meksyku na dłużej. Ale 5 dni później, tuż przed północą, Howard Emery otrzymał wiadomość od zastępcy szeryfa, że Toyota Corolla, jego córki, została znaleziona we wschodnim Utah. Jej rzeczy, sprzęt kempingowy i wspinaczkowy, telefon komórkowy oraz torebka nadal znajdowały się w samochodzie. Było tam wszystko oprócz niej, mówi mężczyzna. Minęło kilka dni, zanim pojawiły się pierwsze wskazówki dotyczące jej ostatniego miejsca pobytu. Najpierw cała masa podrobionych czeków, wystawianych przez Lien w 4 różnych stanach, świadcząca o tym, że kobieta przemieszcza się po zachodzie w szalonym tempie, przekraczając stan konta o 4000 dolarów. Bank jej ojca również zgłosił podejrzane działania, polegające na tym, że ktoś w Kalifornii obciążył jego kartę kredytową, a po dostaniu kopii rachunków Emery wiedział, że podpis na nich nie należał do jego córki. Biuro szeryfa stwierdziło jednak, że nie ma wystarczających dowodów, aby rozpatrywać tę sprawę jako zaginięcie. Dlatego ojciec wszczął własne dochodzenie. Okazało się, że gdy córka po raz ostatni z nim rozmawiała, zapewniając, że zostaje w Meksyku na dłużej, tak naprawdę była już z powrotem w Colorado, w okolicy Denver, ponieważ tego samego dnia kupiła i wysłała stamtąd bon podarunkowy dla swojej siostry. Tej nocy zameldowała się w hotelu w Grand Junction w stanie Colorado. Pracownik obiektu rozpoznał ją na zdjęciu, ale powiedział, że miała wtedy inną fryzurę. Jej długie blond włosy zostały obcięte i przefarbowane na ciemny kolor. W końcu 24 lutego Howard Emery otrzymał list od Stevena Holeya, więźnia, z którym jego córka związała się w ostatnich miesiącach. W liście tym Steve ostrzegał, że Lien przebywa z bardzo niebezpiecznymi ludźmi. Holey nie chciał podać szczegółów, ale błagał Howarda, aby zadzwonił do FBI i poprosił agenta, by ten spotkał się z nim w więzieniu, z dala od oczu innych osadzonych. Jednak funkcjonariusz powiedział, że Holey kłamie i nie ma zamiaru go odwiedzać. W końcu Emery pojechał osobiście porozmawiać z Holeyem. I ten wyznał mu, że za zniknięcie Lien jest odpowiedzialny niejaki Hannibal. Słuchając tej opowieści, Grusing już od pierwszych zdań był pewien, że za całą tą wymyśloną wyprawą do Meksyku stoi nikt inny, tylko Scott Kimball, który zapewne zmusił kobietę do podrabiania czeków w zamian za rzekomą pomoc jej ukochanemu. Agent zauważa pewien schemat, jakim posługuje się Scott. Znajduje ofiary, które kompletnie izoluje od bliskich, a następnie uzależnia od siebie. Tak było w przypadku Jennifer Markum, jak i Lien Emery. By zwabić tę pierwszą, roztoczył przed nią i jej chłopakiem wizję lepszej pracy, a więc i lepszego życia, po czym zmyślił plan morderstwa, by FBI rozdzieliło tę dwójkę, a on mógł wyjść na wolność. Drugą
odseparował od ukochanego, zamykając Holeya w izolatce, a potem oddzielił Lien od rodziny, której nie mogła przecież wyznać, że popełnia przestępstwo, by uwolnić chłopaka z więzienia. Niedługo po zakończonej rozmowie agent Grusing dostaje maila od Howarda Emrego, a następnie drukuje przesłane przez niego zdjęcie Lien i pineską mocuje je obok zdjęć Jennifer, Casey i wujka Terego. Przez moment patrzy jeszcze na oś czasu, którą ponownie trzeba będzie przearanżować. Z usłyszanej przed momentem opowieści wynika bowiem, że Kimball spotkał się z Lien jeszcze w styczniu 2003 roku, niespełna tydzień po wyjściu z więzienia. Czy więc była ona jego pierwszą ofiarą? Po tym, jak Lien zniknęła w styczniu 2003 roku, zaczął umawiać się i donosić do FBI na Jennifer. Ta natomiast zaginęła niewiele ponad miesiąc później i równo dwa dni po pierwszej randce Scotta z Lori, której to córka Casey rzekomo uciekła 6 miesięcy później. I pozostał jeszcze wujek Terry. Jego ostatni raz widziano rok po tym wydarzeniu. Wszystko zaczyna składać się w koszmarną całość. I choć wiele poszlak wskazuje na to, że Scott Kimball zabił te 4 osoby, to wciąż nie ma żadnego dowodu, który można przedstawić prokuraturze. Są tak blisko, a zarazem tak daleko. Grusing dzwoni więc po Thatchera, by raz jeszcze przejrzeć przyniesione niegdyś przez Lori pudło z należącymi do Scotta rzeczami. W końcu pojawiła się nowa potencjalna ofiara, o której nie mieli dotychczas pojęcia, a której ślad być może znajdą gdzieś pomiędzy tymi szpargałami. Detektyw Thatcher powoli raz jeszcze ogląda każdą z kartek, a Grusing ponownie analizuje zdjęcia kobiet, które znajdują się w komputerze Kimballa. Aż trafia na fotografię dziewczyny o krótkich, ciemnych włosach, która wydaje mu się znajoma. Johnny zerka w stronę tablicy i jest niemal pewny, że to zdjęcie przedstawia Lien, ale w zupełnie innej fryzurze. I gdy agent chce podzielić się tą przełomową informacją ze swoim partnerem, zauważa, że ten również wpatruje się w planszę i ściska w dłoni jakiś paragon. Ty pierwszy, mówi Grusing do wyraźnie poruszonego czymś detektywa Thatchera. Pamiętasz, jak podczas przesłuchania Scott powiedział, że ciało Casey leży pewnie gdzieś w lasach państwowych w Colorado? Mruknął Grusing, dla którego ta podpowiedź była warta tyle co nic, ponieważ niemal całe Colorado leży na terenie lasów państwowych. A pamiętasz, jak nie potrafił nam powiedzieć, gdzie dokładnie był na polowaniu w czasie zniknięcia jego pasierbicy? Znalazłem paragon z 24 sierpnia 2003 roku ze sklepu w Walden, które z pewnością leży na obszarze lasów państwowych. Może tam zadzwonimy? Pyta partnera widocznie podekscytowany Thatcher. Trzymając w dłoni 5-letni paragon ze sklepu spożywczego za sos do spaghetti, makaron, mięso i płyn do zapalniczek o wartości $17.95, Grusing dzwoni do biura szeryfa w Walden i pyta, czy od 2003 roku nie znaleziono w ich regionie ludzkich szczątków. Po drugiej stronie słyszy nieco rozbawiony tym pytaniem głos funkcjonariusza, który oznajmia mu, że znaleźli co najmniej kilka, ponieważ w tym niezwykle zalesionym rejonie zdarza się niestety, że ludzie błądzą, a dzikie zwierzęta dopadają ich, nim oni zdążą je upolować. Ale agent nie daje za wygraną i wyjawia, że poszukuje zwłok młodej kobiety, która zniknęła w 2003 roku. A szeryf po chwili namysłu każe mu porozmawiać z koronerem, ponieważ 6 miesięcy temu odkryto kobiecą czaszkę, która nie należała do żadnej zaginionej na ich terenie osoby. Kiedy funkcjonariusze to słyszą,
Nadzieja na odnalezienie ciała Casey tylko przybiera na sile. Koroner opowiada im, że znaleziona przez myśliwego czaszka leżała w tak niedostępnym miejscu, że wystarczyłoby, gdyby nie był tam o poranku i by słońce nie odbiło się od jej powierzchni, a nigdy by jej nie zauważył. Podszedł do niej tylko dlatego, że dosłownie lśniła na tle połamanych drzew, jakby próbowała ściągnąć jego uwagę. Mężczyzna zaniósł ją więc do biura szeryfa, gdzie sporządzono raport i powiadomiono biuro śledcze w Colorado, tyle że wiadomość o znalezisku nie dotarła do FBI przez 6 miesięcy. Ale teraz, dzięki przypadkowo znalezionemu paragonowi, nareszcie trafiła do agencji. I to wprost w najlepsze ręce. Już następnego dnia, 29 sierpnia 2007 roku, na miejsce przyjeżdża agent Johnny Grusing wraz z detektywem Garym Thatcherem oraz kilkoma technikami FBI. Poniżej znalezionej 6 miesięcy temu czaszki odnajdują kolejne kości. Dowiedziawszy się o tych poszukiwaniach, Lori i Rob, rodzice Casey, nalegają, że i oni chcą uczestniczyć w tych działaniach i być na miejscu. Ale kiedy Grusing i Thatcher kolejnego dnia wychodzą im naprzeciw i dostrzegają siedzącą w samochodzie Lori, która zdaje się mieć atak paniki, obawiają się, że nie był to najlepszy pomysł. Nie spodziewają się jednak tego, co kobieta ma im do przekazania. Gdy w końcu się uspokaja, oświadcza, że jest przekonana, że znalezione przez nich kości należą do jej córki. A to dlatego, że i ona zna to miejsce. To tu Scott zabrał ją w podróż poślubną, która zbiegła się z dniem 19 urodzin jej córeczki. Byli dosłownie 5 kilometrów stąd, 3 tygodnie po tym, jak Casey zniknęła. Kimball zaproponował jej wtedy, by posiedziała sama i spróbowała się zrelaksować, a sam gdzieś odjechał. Wtedy myślała, że był to przejaw troski. Dziś wie, że zapewne zacierał w tym czasie swoje ślady. Po 3 dniach intensywnych poszukiwań agenci wysyłają wszystkie odnalezione kości do siedziby FBI w Quantico w stanie Virginia. Nie udało im się odkryć jedynie kości gnykowej, która mogłaby potwierdzić, czy przyczyną śmierci Casey McLeod faktycznie było uduszenie. A tak właśnie podejrzewają biegli, ponieważ na pozostałych fragmentach nie znaleziono ani śladów po postrzale, ani po ranach kłutych. Niestety, technikom nie udaje się też zebrać żadnego materiału należącego do zabójcy 18-latki. Ale co najważniejsze, DNA Lori zostaje porównane z tym pochodzącym ze szczątków, jednoznacznie potwierdzając, że odnaleziono jej córkę. A Grusing i Thatcher ostatecznie mogą z tablicy w biurze w Denver ściągnąć zdjęcie towarzyszącej im od 1,5 roku uśmiechniętej Casey McLeod. O znalezieniu ciała pasierbicy Scott dowiaduje się od matki, a ich nagrana rozmowa podczas odwiedzin w więzieniu wskazuje, że jest tym odkryciem szczerze zszokowany. Do zespołu Grusinga i Thatchera dołącza pani prokurator Katarina Booth, która śledzi sprawę Kimballa od momentu nieszczęśliwego wypadku jego syna i jest przekonana, że była to nieudana próba morderstwa. Ona także pragnie, by ten człowiek w końcu odpowiedział za swoje czyny. Po zapoznaniu się z całym zebranym przez Grusinga i Thatchera materiałem, nadaje tej sprawie kryptonim Kula Śnieżna. Mówi, że to jedno z tych śledztw, w którym z małych fragmentów, niczym z płatków śniegu, tworzy się ogromna i niebezpieczna kula, niszcząca wszystko, co napotka na swojej drodze. Pani prokurator chce postawić Scotta pod ścianą i nie dać mu wyboru. W laptopie Kimballa znaleziono cyfrowe zdjęcie Lien Emery,
datowane na 11 dni przed tym, jak po raz ostatni była ona widziana. Wśród jego rzeczy był grafik pracy Casey i jej czapka, którą miała obowiązek nosić na zmianach. Wciąż istniało mnóstwo poszlak łączących Scotta ze zniknięciami Jennifer Markum i wuja Terego. Gdyby udało im się skazać go za morderstwo pierwszego stopnia, w najlepszym wypadku groziłoby mu dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, a całkiem możliwe, że nawet kara śmierci. Jest tylko jeden problem. Nie mają na nie bezpośrednich dowodów. Ale istnieje też druga opcja i taką, jako formę ugody Katarina Booth chce przedstawić Scottowi. Dla śledczych umowa ta może stanowić jedyną szansę na odnalezienie zaginionych ofiar. Zamiast zajmować się niepewną sprawą o morderstwo pierwszego stopnia, mogliby zamknąć Kimballa za oszustwa na całe dziesięciolecia, dodając do tego wyrok za morderstwa drugiego stopnia. Wszystko dzięki temu, że stan Colorado surowo karze tak zwanych przestępców nałogowych. A posiadając nowe dowody na liczne oszustwa finansowe Kimballa, w tym fałszowane czeki, które zdeponował na koncie swojej firmy mięsnej, prokuratorzy mogli oskarżyć go właśnie jako seryjnego oszusta, za co grozi mu nawet 48 lat więzienia. Ale prokurator obawia się, że bliscy ofiar mogą być rozczarowani taką treścią ugody i zmianą oskarżenia z morderstwa pierwszego na morderstwo drugiego stopnia. Jak się jednak okazuje, rodziny przystają na takie postanowienia pod warunkiem, że śledczy obiecają odnaleźć ich córeczki. Scottowi zaproponowano więc ugodę, w której odsiedziałby tylko wyrok za fałszerstwa, o ile przyzna się także do 4 zabójstw i doprowadzi śledczych do ciał pozostałych swoich ofiar. Jeśli ich szczątki zostaną odzyskane, on w zamian nie otrzyma za nie dodatkowego wyroku. Jeśli jednak Kimball odrzuci tę umowę, dochodzenia będą kontynuowane i wystarczy tylko jeden niepodważalny dowód na to, że stoi za śmiercią choćby jednej z tych 4 osób, a prokuratura będzie wnioskować o karę śmierci. Po wysłuchaniu pani Booth i towarzyszących jej policjantów, Kimball przyjmuje ugodę, ale zadowolenie funkcjonariuszy nie trwa zbyt długo, bo po wyjściu z sali przesłuchań szczęśliwych z takiego obrotu spraw, prokurator zdaniem „Właśnie podpisaliśmy pakt z diabłem” sprowadza na ziemię. 17 grudnia 2008 roku Kimball przyznaje się w sądzie rejonowym hrabstwa Boulder do zarzutów kradzieży i zostaje skazany na 48 lat więzienia. Natychmiast po rozprawie Scott i jego prawnicy spotykają się z prokuratorami i śledczymi, aby podjąć kolejny krok, jaki przewiduje ich ugoda. I sporządzają protokół, w którym zastrzegają, że Kimball pokaże im, gdzie pochował swoje ofiary. Nie czekając ani minuty dłużej, Scott sięga po pióro, ale nim składa podpis, waha się jeszcze przez moment. Jakby nie mógł sobie tego odmówić, niespiesznie zerka w stronę wstrzymujących oddech funkcjonariuszy. Ostatecznie podpisuje umowę i uśmiecha się do zgromadzonych, oświadczając, żeby się spakowali, bo jadą do Utah. Przygotowanie akcji poszukiwawczej trwa całymi tygodniami. Trzeba zaangażować w nią nie tylko biuro więziennictwa, ale też zespół SWAT i dziesiątki innych osób. Prawników, prokuratorów, techników, a nawet pilotów, bo teren, na którym Scott miał pochować swoje ofiary, jest tak niezwykle wymagający, że będą musieli patrolować go jednocześnie z powietrza za pomocą śmigłowców. Te tygodnie przygotowań to również wiele godzin spotkań z Kimballem, który podczas każdego z nich czuje się jak gwiazda upajająca światłami reflektorów i uwagą, jaka zostaje na nim skupiona.
Podczas jednej z tych rozmów agentowi Grusingowi towarzyszy współpracujący z FBI profiler, któremu Scott postanawia opowiedzieć historię swojej młodości. Mówi, że urodził się w 1966 roku w Lafayette, ale twierdzi, że jego dzieciństwo skończyło się już 10 lat później, po tym jak jego rodzice się rozwiedli. Matka zakochała się w kobiecie, a ojciec wyjechał ze stanu, po czym ponownie się ożenił. Ten zrozpaczony rozstaniem rodziców chłopiec spędzał czas z babcią i wtedy poznał 41-letniego mężczyznę, który zmienił jego życie na zawsze. Początkowo Theodore Payton był dla niego tym, kim dla 10-latka powinien być ojciec. Chodził z nim na ryby, zabierał go na kręgle, spędzał z nim czas i obsypywał prezentami. Kiedy Scott zaufał mu bezgranicznie, ten odkrył swoją prawdziwą naturę, nakazując mu nago pozować do zdjęć, a następnie go gwałcąc. Po wszystkim mężczyzna wyciągnął broń i zagroził, że jeśli komukolwiek piśnie słowo, zabije jego babcię, mamę i ojca. Więc przerażony malec nie tylko nikomu nie wyznał prawdy, ale też nigdy nie protestował, gdy Theodor przychodził do babci, by zabrać go do siebie. Czasem upijał Scotta sokiem pomarańczowym z wódką, ale najczęściej chłopiec był zupełnie trzeźwy i doskonale wiedział, czego dopuszczał się ten potwór. Nawet po tym, jak Scott wyprowadził się do ojca, by tam rozpocząć szkołę średnią, mężczyzna zawsze odwiedzał go, gdy spędzał u babci wakacje lub święta. Wszystko to trwało do 17 urodzin Scotta. Wtedy to nastolatek zdecydował się rzucić szkołę i rozpocząć życie na własny rachunek, podejmując pracę polegającą na organizowaniu polowań dla amatorów. Widzicie to? Kimball unosi nieco grzywkę, by Grusing razem z profilerem mogli w całej okazałości zobaczyć bliznę na jego czole. To przez Theodora Paytona chciałem ze sobą skończyć. Oświadcza, po czym dodaje, że po jednym z polowań pod koniec lat 80., w którym brał udział również jego brat, wrócił wieczorem do motelu i zrozumiał, że nie da rady dłużej żyć z piętnem, jakie sprowadził na niego sąsiad jego babci. Będąc sam w pokoju, przyłożył lufę do czoła i pociągnął za spust. Ale kula jedynie odbiła się od jego czaszki, a Kimball w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie spędził kilka kolejnych dni. I choć po tej samobójczej próbie 23-latkowi pozostała jedynie blizna, to wszyscy zauważyli diametralną zmianę w jego charakterze. Mówili, że zachowywałem się, jakbym stracił sumienie, wspomina Kimball. Po tym tragicznym wydarzeniu Scott i kilku innych młodych mężczyzn opowiedziało śledczym szeryfa hrabstwa Boulder, co Payton im zrobił. A ten po kilku miesiącach śledztwa na podstawie 6 zarzutów napaści na tle seksualnym został skazany przez ławę przysięgłych na 7 lat więzienia. Kiedy tylko spotkanie dobiega końca, szczerze poruszony Grusing dzwoni do Bretta, brata Scotta, by poznać więcej szczegółów tej tragicznej historii. Ale mężczyzna oświadcza, że niestety nie może potwierdzić tego, że opowieść Scotta jest w 100% prawdziwa, choć faktycznie Theodor Payton został skazany. Podczas całego śledztwa było ponoć wiele niespójności i kontrowersji, ale prawdą jest, że był świadkiem nieudanej próby samobójczej brata. I jednego, czego może być pewien, to niezwykłych zdolności strzeleckich Scotta. Dlatego i on, i jego matka, i nawet opiekujący się nim wtedy lekarz jednoznacznie stwierdzili, że Scott nie chciał się zabić, a jedynie poważnie zranić. Żadna kolejna rozmowa z Kimballem nie jest już tak osobista jak ta, podczas której towarzyszył agentowi profiler. Scott za każdym kolejnym razem przez pierwsze 15 minut wymienia swoje żądania dotyczące polepszenia warunków pobytu w więzieniu. A dopiero jak dostaje zapewnienie, że jego prośby będą spełnione,
rzuca jakiś szczegół dotyczący czekającej ich wyprawy w celu znalezienia ukrytych przez niego ciał. Podczas ostatniego z takich spotkań Scott rysuje mapę i linię dzielącą stan Colorado od Utah. Kreśląc krzyżyki, mruczy: Jennifer znajdzie cię tu, Lien będzie tam, Terry leży w przełęczy Vale, a ja zaprowadzę was tam w jeden dzień. Pierwsza wyprawa odbywa się w lutym 2008 roku. W przeddzień Scott zostaje przewieziony do więzienia Grand Junction, Colorado, znajdującego się pomiędzy granicami stanów Colorado i Utah, co ma ułatwić to całe ogromne przedsięwzięcie. Kolejnego dnia, z samego rana, kondukt składający się z 9 samochodów i 40 osób jedzie na wskazany przez Scotta Kimbala obszar, gdzie mają spoczywać zwłoki kolejnych 2 jego ofiar. Jako pierwsze mają tego dnia odkryć szczątki Jennifer. Miejsce, do którego doprowadza ich Scott, wygląda zupełnie jak nie z tego świata. Każdy, kto wysiada z samochodu, milknie na moment i patrzy przed siebie, podziwiając ten bezmiar przypominający krajobrazy z filmów o kosmosie. The Book Cliff, leżące w Utah, faktycznie wygląda niczym poukładane jedna na drugiej wielkie księgi, których grzbiety tworzą ogromne skalne półki. Ta sceneria zdaje się onieśmielać wszystkich prócz Scotta, który staje na wprost agenta Grusinga i pyta: umyłeś dziś rano zęby? Johnny w jednej chwili czuje, jak krew uderza mu do głowy. Wie, że to kolejna gra, kolejna zasadzka, jaką na nich przygotował. Więc jedynie przytakuje i z całych sił próbuje nie zdradzić szargających nim teraz uczuć. Widzisz, a ja nie zdążyłem i nie zamierzam iść gdziekolwiek, dopóki tego nie zrobię. Oświadcza Kimball i wsiada z powrotem do czarnego SUV-a. Tak, Scott doskonale wie, że każdy z obecnych tu zrobi wszystko, by pokazał im, gdzie zakopał pozostałe 3 ciała. I się nie myli. Bez słowa cała kolumna samochodów jedzie z powrotem 30 km do więzienia. Kimball przechodzi wszystkie procedury, by znów znaleźć się w swojej celi, gdzie przez kilka minut myje zęby, po czym uroczyście oświadcza, że teraz może wrócić na miejsce. Pierwszego dnia poszukiwań jest bardzo pewny siebie. Raz za razem pokazuje, gdzie trzeba kopać, tłumacząc, że dokładnie tu powinni znaleźć Jennifer. Ale zarówno ciała Jennifer, jak i Lien nie udaje się namierzyć ani pierwszego, ani drugiego dnia. A kolejnego cała akcja zostaje wstrzymana. Do poszukiwań wracają dopiero 11 marca, kiedy Scott przypomina sobie, że ciało Lien zostało porzucone w kanionie Horseshoe, obok wodospadu. Piloci śmigłowców bezskutecznie próbują namierzyć opisywany przez Scotta obszar, co doprowadza mężczyznę do szału. W końcu z powietrza udaje się znaleźć niewielki potok wypływający ze szczelin skał obok platformy wiertniczej, a niezdrowo podekscytowany Kimball chce jak najszybciej tam pojechać. Niedługi, ale wyjątkowo kręty odcinek drogi pomiędzy kanionami o kształcie końskich podków dłuży się w nieskończoność. Hej, Grusing! Głos Kimbala skupia uwagę wszystkich podróżujących z nim w samochodzie. Lien będzie leżała na półce skalnej zawinięta w dywanik. Jak znajdziemy dywanik, znajdziemy i Lien. Kończy. Agent nie komentuje tych słów, ale z zaciekawieniem przygląda się w lusterku Scottowi. Wydaje mu się to nieco podejrzane, że mężczyzna postanowił podzielić się tymi szczegółami. Do tej pory był wyjątkowo tajemniczy. Nie zdradzał absolutnie niczego, jakby chciał mieć pewność, że będzie im niezbędny. Kiedy w końcu docierają do celu,
Okazuje się, że rzekomy wodospad mierzy nie więcej niż 180 cm, co wzbudza wśród detektywów obawę, czy faktycznie znaleźli się we właściwym miejscu. Ale Kimball zdaje się zupełnie tego nie zauważać. Niedługo pojawia się pozostałych 8 samochodów i ponownie około 40 osób gromadzi się wokół Scotta, sprawiając mu tym nieskrywaną radość. Tak, to jest ten wodospad. Spójrzcie w dół, tu jest jakaś kość. Kimball zauważa jakby od niechcenia, a kilka osób instynktownie rzuca się we wskazanym przez niego kierunku, by sprawdzić, czy nie kłamie. I tym razem mówi prawdę. U podnóża strumienia leży podłużna kość, ale obecny na miejscu szeryf bez chwili namysłu oświadcza, że to kość owcy, co potwierdzają szybkie oględziny techników. Nie, to jednak nie jest to miejsce. Niespodziewanie oznajmia Scott, po czym odwraca się i odchodzi w kierunku samochodu. W tym momencie w grusingu coś pęka. Czuje, że Kimball tylko wodzi za nos agencję, a ostatnie, na czym mu zależy, to pozwolić rodzinom pochować bliskich. Na tę myśl agent zupełnie się rozsypuje. Nie chce, by inni widzieli go w tym stanie, ale przede wszystkim nie chce dawać satysfakcji Scottowi, więc samotnie wspina się w górę tego kanionu, by ochłonąć. Idzie wyżej i wyżej, zostawiając w tyle za sobą wszystkich. Po około 5 minutach tej wędrówki, gdy zatrzymuje się, żeby złapać oddech, pomiędzy kamieniami wypatruje szarą spinkę, w której wciąż zakleszczony jest pukiel ciemnych włosów, spośród których gdzieniegdzie przybija kilka jasnych pasemek. Podchodzi do niej bliżej, następnie pochyla się, by obejrzeć ją dokładniej, i kątem oka dostrzega wystającą spod dużego głazu kość. Chyba ją znalazłem. To zdanie Grusing mówi początkowo właściwie sam do siebie, a jego głos delikatnie się załamuje. Zaczyna obchodzić głaz i zauważa, że pod kamieniem znajduje się ich więcej. Możliwe, że nawet cały ludzki szkielet. Zaczyna więc krzyczeć tak głośno, że kilku obecnych na miejscu policjantów biegnie w jego kierunku, myśląc, że potrzebuje pomocy. W jednej chwili Scott, funkcjonariusze SWAT i Phil, szef wydziału FBI w Denver, również pojawiają się u jego boku. To nie jest ona, rozlega się głos Kimballa. To nie ona, chodźmy dalej. Obwieszcza beznamiętnie, ale znalezione na kompletnym pustkowiu kości, niedaleko miejsca, które sam wskazał jako to, gdzie ukrył jedną ze swoich ofiar, nie są czymś, co funkcjonariusze mieli zamiar ignorować. Weźcie go stąd, rozlega się głos szefa wydziału i nie brzmi jak zazwyczaj. Słysząc lodowaty i nieznoszący sprzeciwu ton wypowiedzi Phila, Kimball nie protestuje i samodzielnie zaczyna schodzić w dół w eskorcie pilnujących go funkcjonariuszy SWAT. Twarz Scotta nie wyraża zupełnie żadnych uczuć. Nie ma w niej ani grama zaskoczenia czy złości. Na próżno doszukiwać się współczucia czy choćby smutku. Technicy z ogromną precyzją zaczynają odkopywać ten kamień. Wreszcie ostrożnie go przenoszą, a ich oczom ukazuje się szkielet. I choć nie zrobiono jeszcze żadnych badań, wszyscy z obecnych już dobrze wiedzą, do kogo najpewniej on należy. To znalezisko wpływa na każdego z nich inaczej. Detektyw Thatcher prosi o przerwę i oddala się na chwilę. Nie spodziewał się, że dochodzenie, które rozpoczęły sfałszowane czeki za sprzedaż mięsa, doprowadzi go tu. Że sprawa, którą miał prowadzić zza biurka, zmieni jego życie i zawiedzie na to zapomniane przez Boga pustkowie. Prokurator Katarina Booth próbuje znaleźć sobie jakiekolwiek zajęcie na czas wydobywania kości. Krąży po skałach, szukając ziół i kwiatów.
i stara się z nich sklecić coś na kształt wiązanki. Jakby chociaż w ten sposób chciała upamiętnić miejsce, w którym w tak bestialski sposób pogrzebano ofiarę. Natomiast agent Grusing nie rusza się nawet na centymetr. Tylko nadzoruje pracę wszystkich skupionych wokół głazu. Zaciska zęby i próbuje się nie wzruszyć. Ale nie jemu jednemu. Łzy strumieniami ciekną po twarzy. Bo jeśli znalezione pod tym kamieniem szczątki faktycznie należą do poszukiwanej przez nich kobiety, to oznacza, że Scott wciąż z nimi pogrywa i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co robi. Zaprowadził ich jedynie w okolice ukrytego ciała, nie do niego samego. I tylko przypadek sprawił, że udało się je znaleźć. Agent nie może przestać myśleć, czy podobnie było z Jennifer. Czy ostatnie poszukiwania też były rodzajem quizu, którego nie udało mu się tamtym razem rozwiązać? Prace przy wydobyciu trwają jeszcze jeden dzień. Niestety i ten szkielet nie jest kompletny. Brakuje czaszki, a w miejscu, w którym powinna się ona znajdować, specjaliści natrafiają na kulę. Lekarzom nie udaje się ustalić, czy głowa została porwana przez padlinożerne zwierzęta żyjące na tym terenie, czy może została zabrana przez mordercę jako rodzaj trofeum. Badanie kości udowej potwierdza, że znaleziona kobieta to Lien, a pocisk kalibru 40 pasuje do broni, którą posiadał Scott Kimball. I choć odkrycie ciała daje zamknięcie, jakiego potrzebowali rodzice kobiety, to śledczy nie są zadowoleni. Scott w podpisanej z nimi ugodzie obiecał zaprowadzić ich do miejsc, gdzie porzucił wszystkie swoje ofiary. Podczas gdy on grał z policją w podchody, dając wskazówki, nie odpowiedzi. Grusing i Thatcher umawiają się więc ze Scottem na rozmowę. I w obecności jego adwokatów oświadczają, że to koniec ich współpracy. Że jeszcze dziś mają zamiar złożyć wniosek do sędziego, dowodzący, że mężczyzna nie dotrzymał postanowień ugody i wznawiają wobec niego dochodzenie. A pani prokurator oświadcza, że będzie się domagała kary śmierci. Po raz pierwszy oczy Scotta zdradzają, że się boi. Dobrze, odpowiada. Dam wam Terego. Następnie sięga po kartkę i długopis, po czym zaczyna coś zaciekle na niej rysować. Po kilku minutach oczom śledczych jawi się mapa, na której Kimball umieścił nie tylko dokładne położenie ciała swojego wuja, ale także zaznaczył drogę w rębu drzew wijącą się serpentynami w górę. Zaznaczył polany i pobliskie parkingi oraz przebiegającą obok drogę szybkiego ruchu, a nawet przygotował legendę do tejże mapy, która ma pomóc w dotarciu do Terego. W miejscu, w którym spoczywa śledczy, mają znaleźć plandekę owiniętą linami, a w jej środku wujka w dżinsach, koszulce z krótkim rękawem i okularach. Ale Scott nie spodziewa się, że tym razem funkcjonariusze nie planują wziąć go ze sobą na poszukiwania. Czekają do czerwca, aż śnieg stopnieje w tym trudnym i przez niemal pół roku ośnieżonym regionie i z pomocą mapy, narysowanej przez samego mordercę, bez problemu trafiają na miejsce ukrycia zwłok Terego Kimballa. Jego ciało zawinięte w folię leży dokładnie tam, gdzie wskazał jego bratanek. Ten sam, który kilka lat wcześniej wyrzucił go niczym śmieci. Kula, która pozbawiła mężczyznę życia, tkwi jeszcze w jego lewym policzku. Terry został postrzelony w tył głowy. Najprawdopodobniej, gdy siedział przed telewizorem na kanapie. Tej, którą przyłapany przez Lori Scott próbował nieskutecznie wyczyścić.
Badania balistyczne nie pozostawiają cienia wątpliwości. Pocisk wydobyty z ciała 60-latka, podobnie jak ten, który zabił Lien, pochodzi z broni Scotta. Na tablicy w biurze agenta Grusinga pozostało już tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie Jennifer Markum. I choć Scott pytany o nią za każdym razem zarzeka się, że nie pamięta, gdzie ją pochował, wszyscy wiedzą, że kłamie. Zważywszy na to, z jaką dokładnością narysował mapę, trudno było uwierzyć, że tym razem zapomniał. A agent Grusing i detektyw Thatcher uważają, że to jedynie kolejna runda koszmarnej gry, jaką Scott chce z nimi prowadzić. Ponieważ Kimball nie wypełnił wszystkich punktów z podpisanej ugody, doprowadzając do dwóch, nie trzech ciał, oczywistym staje się, że obowiązująca go umowa musi być renegocjowana. 8 października 2009 roku odbywa się więc rozprawa, w której uczestniczą rodziny i przyjaciele ofiar, jak również policjanci, reporterzy i ciekawscy widzowie. Wszechobecne kamery i przeciskający się dziennikarze chcą za wszelką cenę porozmawiać z siedzącymi w ostatnim rzędzie bliskimi Scotta lub choćby zrobić komuś z nich zdjęcie. Wśród rodziny obecna jest matka Kimballa i tylko jeden z jego synów, Cody. Wreszcie do sali zostaje przywieziony na wózku inwalidzkim Scott Kimball. Jest ubrany w czerwony kombinezon, na nosie ma okulary i nie zdradza absolutnie żadnych uczuć. Gdy sędzia pyta go, czy przyznaje się do zabójstwa Lien Emery, Jennifer Markum, Casey McLeod i Terego Kimballa, Scott za każdym razem przy akompaniamencie płaczu zebranych tam ludzi zupełnie niewzruszony odpowiada: winny. Ale najbardziej przejmującym momentem jest ten, podczas którego do głosu zostają dopuszczeni bliscy ofiar. Rodzice Jennifer mówią, że nie zaznają spokoju, dopóki nie dowiedzą się, gdzie jest ciało ich córki. A Bob dodaje, że każdego dnia liczy na to, że Bóg się nad nim zlituje i da mu jakiś znak, który pomoże mu odnaleźć Jen. Dokonał świadomego wyboru morderstwa i dokonał tego wyboru co najmniej 4 razy, mówi do zgromadzonych matka Lien, walcząc ze wzruszeniem, które odbiera jej mowę. Jednakże to słowa ojca Casey powodują, że i w oczach sędziego pojawiają się łzy. Byłem przy niej, gdy brała pierwszy oddech. Scott Kimball był z nią, by odebrać jej ostatni. Dotychczasowy wyrok zostaje zmieniony, a Scott Kimball za 4 morderstwa drugiego stopnia zostaje w sumie skazany nie na 48, a na 70 lat pozbawienia wolności, które ma odbyć równolegle z wyrokami za oszustwa i posiadanie broni. Zostaje osadzony w więzieniu Sterling w Colorado. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się w 2054 roku, w wieku 80 lat. Po rozprawie agent Grusing wraca do swojego gabinetu, gdzie czeka już Gary Thatcher wpatrujący się w ostatnie ze zdjęć, które wciąż nie zostało ściągnięte z ich tablicy. Jennifer. Gdzie jesteś, Jennifer? Pyta, patrząc w roześmiane oczy pięknej blondynki, która kochała życie i jedyne, o czym marzyła, to lepsza przyszłość dla siebie i jej synka. Gary ponownie przypina do tablicy pozostałe fotografie ofiar Scotta i raz jeszcze im się przygląda. Ja myślę, że to nie było jego pierwsze morderstwo. Wyrywa się Thatcherowi, wskazującemu na zdjęcie Lien. On musiał robić to już wcześniej. Detektyw patrzy prosto w oczy Grusinga, szukając w nich potwierdzenia swojej teorii.
Mam nadzieję, że się mylisz, mój przyjacielu. Mam taką nadzieję. Podczas pobytu w zakładzie karnym Kimball chętnie opowiada nowym kolegom o zbrodniach, jakich dokonał. Mówi, że zabił swojego wujka Terego, bo był pedofilem, a Jennifer Markum, Lian Emery i Casey McLeod, ponieważ próbowały go szantażować albo zamierzały donieść na niego FBI. Ale jego wersje wciąż się zmieniają, a najnowsza z nich głosi, że zabił je na polecenie gangu motocyklistów. Gdy po procesie prasa rozpoczyna rozpisywać się na temat policyjnego informatora, który zaledwie miesiąc po tym, jak wyszedł z więzienia, by pracować pod przykrywką dla FBI, rozpoczął swój zabójczy proceder, do agenta Grusinga odzywa się detektyw z miasta Westminster, oddalonego zaledwie 15 kilometrów od Denver. To właśnie tam, wczesnym rankiem 25 października 2004 roku, w zaułku obok śmietnika za centrum handlowym, odnaleziono ciało Katriny Powell. Zamordowana kobieta była pozbawiona rąk, miała pokaleczone piersi oraz miejsca intymne, a zmarła najprawdopodobniej na skutek śmiertelnego pobicia tępym narzędziem. Kiedy miejscowi detektywi dowiadują się z gazet o seryjnym mordercy grasującym w ich okolicy i zabijającym między 2003 a 2004 rokiem, postanawiają spytać agenta Grusinga, czy uważa, że i za tym morderstwem może stać człowiek, którego ścigał. A kolejnym argumentem przemawiającym za Scottem jest fakt, że na ciele Katriny, podobnie jak na ofiarach Kimballa, również nie odnaleziono obcego DNA. John obiecuje przyjrzeć się sprawie. Wzywa na rozmowę kilku znajomych z więzienia Scotta i odkrywa, że mężczyzna bez przerwy przechwala się różnymi morderstwami, jakich rzekomo dokonał. I to sięgającymi aż do lat 80. Podczas tych rozmów Kimball wspomniał o zabójstwie prostytutki, a krwawe szczegóły przedstawiane przez więźniów pasują do tego, co Grusing usłyszał o morderstwie Katriny Powell. Informacja o tym, że Kimball mógł zacząć mordować już w latach 80., powoduje, że w 2011 roku agent Grusing przy pomocy profilerów chce opracować bardzo szczegółowy harmonogram tego, kiedy i gdzie w konkretnych latach przebywał Scott, a potem porównać tę wiedzę z bazą zaginionych osób i szukać dopasowań. Od pierwszego spotkania rozmowom tym ton nadaje nikt inny, tylko sam Kimball. Jest zachwycony, że może mówić tylko i wyłącznie o sobie, że nareszcie nikt nie zawraca mu głowy ofiarami i tym, gdzie zostały pochowane. Ponownie wraca do tematu wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, ale i do tego, jak bardzo kochały go kobiety. Niezwykle ekscytuje go mówienie o tym, jak pedantycznie dbał o porządek na miejscach zbrodni. Opowiada o wycieraniu ciał na mokro, podkreśla, że zawsze miał przygotowane kilka toreb i ubrania na zmianę oraz wodę, by i siebie odpowiednio umyć. Torby z dowodami za każdym razem podrzucał w kilka oddalonych od siebie miejsc. Tłumaczy, że niezwykle ważne jest zacieranie śladów i mylenie tropów, do których wykorzystywał podrobioną przez niego umowę najmu mebli od Jennifer czy naszyjnik pasierbicy. Wspomina, że zatrzymał naszyjnik, który Casey dostała od swojego chłopaka po to, by mógł go później podrzucić w domu i tworzyć narrację wskazującą na to, że dziewczyna wciąż żyje. W ten sposób utrzymywałem ją przy życiu, wyjawia zadowolony z własnej pomysłowości Kimball. Potrafił tak manipulować ludźmi, że CB wolał się ukrywać niż musieć stawić mu czoła, chociaż doskonale znał prawdę. Tak omotał właściciela wynajmowanego przez nich domu, że tamten naprawdę uwierzył, że widział córkę Lori i jej chłopaka w dniu, w którym dziewczyna od dawna już nie żyła.
i sam zechciał podzielić się tą wiedzą z kobietą, by poprawić jej nastrój. Mówi też o stworzeniu fałszywego adresu mailowego dla wuja, z którego pisał wiadomości o tym, jak dobrze żyje mu się w Meksyku. Choć podkreśla, że nie musiał ich wiele wysłać, bo jego losem nikt specjalnie się nie przejmował. Ten trwający niemal 14 godzin monolog wprawdzie nie wnosi niczego nowego, ale uzależniony od prowadzenia gier Scott niedługo potem wysyła do agenta Grusinga list, w którym obiecuje, że tym razem wyzna mu całą prawdę. Do więzienia w Sterling w towarzystwie agenta Grusinga przyjeżdża również jego szef, Phil, zgodnie z obietnicą, że nigdy nie zostawi Johnego samego z tym mężczyzną. Na ich widok Scott się rozpromienia, nie tylko dlatego, że ponownie rozmowa będzie dotyczyła jego, ale i dlatego, że to znów on będzie dyktował jej warunki. Wyznam ci wszystko, co pamiętam o zabitych przeze mnie 21 osobach. Ale nie możesz niczego nagrywać. Ja nie mam dziś adwokata, a ty nie możesz mnie oskarżyć o żadną z rzeczy, o których ci dziś opowiem. To jest tylko między mną a tobą. Okej? Rozpoczyna Kimball. Okej. Odpowiada pełen obaw agent. W ciągu kilku kolejnych godzin Scott podaje imiona, ale nie konkretne daty. Czasem przybliża miesiące, w których doszło do zbrodni, innym razem rzuca nazwy miast. Jednego z nich znajdziecie w Devil's Creek Reservoir w Utah. To był jakiś autostopowicz. Miał na imię Jeff. Zaparkowałem po południowej stronie, tam jest mały płot z drutu kolczastego. Wrzuciłem go za ten płot po wschodniej stronie jeziora. Tam znajdziesz Jeffa. Beznamiętnie oświadcza Kimball i jakby nigdy nic przechodzi do kolejnego morderstwa. Z tej koszmarnej opowieści wynika, że pierwszy raz odebrał życie pod koniec lat 80. i zabijał aż do 2005 roku. Podczas rozmowy faktycznie wymienia 21 ofiar. Pozbawiał życia prostytutki, autostopowiczów, górskich wędrowców, ale co szczególnie dziwi agenta, głównie mężczyzn. Mordował na wiele sposobów. Do jednych strzelał z łuku, do innych ze strzelby. Czasem dusił, a innym razem zabijał za pomocą noża. Dlaczego akurat teraz postanowiłeś się tym ze mną podzielić? Pyta John, ale Kimball mu nie odpowiada, a jedynie podnosi w górę dłoń na znak, by agent mu nie przerywał, tylko słuchał. Kolejne tygodnie agenta Grusinga wyglądają dokładnie tak samo. Każdego dnia obdzwania komisariaty, biura szeryfów i podając szczegóły, jakimi raczył go podczas ostatniego spotkania Scott, wypytuje, czy w ich okolicy zaginął ktoś lub znalezione zostały zwłoki odpowiadające opisom. Ale wciąż słyszy, że albo nikt o takim imieniu, albo nikt w takich okolicznościach lub w podanej przez agenta dacie nie ucierpiał na ich terenie. Wściekły Grusing wraz z szefem ponownie umawia się z Kimballem, a kiedy tylko więzień zostaje wprowadzony do sali przesłuchań, nie czekając na choć jedno jego słowo, Johnny cedzi: jesteś zadowolony, że przez ostatni czas nie zajmowałem się niczym innym, tylko potwierdzaniem tego, czy cokolwiek z powiedzianych przez ciebie bajeczek jest prawdą? I nie musi czekać na żadną odpowiedź, bo doskonale widzi, że Kimball jest tym faktem piekielnie uradowany. Tradycyjnie już rozsiada się w fotelu i w milczeniu z nieukrywaną satysfakcją przygląda się nerwowemu agentowi, po czym rozpoczyna. Grusing, to co ci mówiłem jest prawdą, ale myślałeś, że podam ci moje tajemnice na tacy?
To zagadka i musisz ją rozgryźć. Czasem wymyśliłem imiona, niekiedy zmieniłem miejsca, a innym razem czas. Potraktuj tę historię jak puzzle. Może trzeba spróbować poukładać je inaczej. A Grusing podejmuje i to wyzwanie. Zgodnie z tym, co udaje się ustalić agentowi dzięki WiCAP, czyli ogólnokrajowemu systemowi komputerowemu, który gromadzi i analizuje informacje na temat brutalnych przestępstw, w szczególności morderstw, w czasie gdy Kimball mieszkał w Montanie, Idaho, na Alasce, w Waszyngtonie, Oregonie, Kalifornii i w Colorado, faktycznie zginęło lub zniknęło bez śladu około 20 osób. Następne 3 lata Johnny spędza z więźniem, pozwalając mu na zabawę w kotka i myszkę. Ale utwierdza się w przekonaniu, że Katrina Powell mogła być ofiarą Scotta. Podobnie jak Joseph Bowen, autostopowicz z Montany, który zginął od dźgnięcia nożem. Johnny odnajduje również pasujące do schematu działania Scotta morderstwo w Utah, gdzie na półce skalnej odnaleziono ciało kobiety zawiniętej w dywan. Tak, jak miało to wyglądać, choć nie wyglądało w przypadku Lien. Co istotne, na żadnej z tych ofiar nie odnaleziono DNA mordercy. W 2014 roku Scott ponownie dostaje prawnika i agent ma nadzieję, że finalnie uda mu się skazać Kimballa za kolejne morderstwa. Reprezentująca więźnia adwokatka co jakiś czas informuje Grusinga o swoich postępach w pracy. Jednego dnia mówi, że przyznał się do 20 morderstw. Kilka tygodni później, że mowa już o 30. Niedługo później agent FBI słyszy o 40, aż zostaje zwołane spotkanie, na którym dowiaduje się od prawniczki pracującej dla Kimballa, że dotarli do liczby 50 ofiar. Ale jej współpraca ze Scottem w tej chwili się zakończyła. Nie może go już dłużej reprezentować. Jej zadaniem jest bowiem ochrona interesów klienta, a informacje, które musiałaby przekazać agencji, zapewne skazałyby go na karę śmierci. I właśnie ze względu na obowiązującą tajemnicę zawodową, agencja nigdy nie dowie się o rzekomych kolejnych morderstwach, o jakich Kimball opowiadał swoim obrońcom. Scott prosi jeszcze o spotkanie z Johnnym i panią prokurator Katariną, by opowiedzieć o innych zabójstwach dokonanych przez niego w Nevadzie i Utah. Ale w międzyczasie z więzienia docierają do Grusinga pogłoski o Kimballu przechwalającym się, że znów planuje trochę pobawić się z agentami. Lecz ci tym razem nie dają mu tej satysfakcji. I w końcu przychodzi rok 2017, a role na chwilę się odwracają. Kimball w zakładzie karnym dzieli celę z odsiadującym 35-letni wyrok za napad i usiłowanie zabójstwa Jimmym Tanksleyem, który niebawem ma zostać zwolniony warunkowo. Scott opracował genialny plan na to, jak Jimmy może nie tylko zarobić mnóstwo pieniędzy, ale przy okazji pomóc swoim przyjaciołom uciec. W cały spisek zaangażowany jest jeszcze jeden więzień, niejaki Mark Sylvester. Ten także miał zadanie dla Jimmy'ego. Mark chciał, by ten najpierw zabił jego ojca, posiadającego znaczny arsenał, a potem by zabrał od niego broń i pojechał do Briana, kolegi Scotta, a aktualnie również partnera jego byłej żony, Lori. Tam, grożąc pistoletem, miałby ukraść Briana karty kredytowe, a ponieważ według Scotta Jimmy jest podobny do nowego partnera Lori, wystarczy, że zgoli brodę, a zdoła w banku pobrać wszystkie środki z kart w czasie, kiedy Brian będzie związany w domu. Ale co najważniejsze, dzięki jego dokumentom wynajmie na godzinę helikopter z lotniska. I tu zaczyna się plan, którego nie sposób znaleźć nawet w hollywoodzkich filmach sensacyjnych.
Po wynajęciu helikoptera, grożąc pilotowi bronią, Jimmy ma przylecieć nad więzienie w Sterling i wylądować na dziedzińcu, na którym będą na niego czekać Scott i Mark, a potem wspólnie odlecą do miejsca, gdzie przesiądą się do samochodu przygotowanego wcześniej przez Jimmy'ego. Następnie cała trójka uda się do Montany, do miejsca, w którym Kimball kiedyś zakopał $1,000,000, a stamtąd bogaci i wolni uciekną na Alaskę. Po wyjściu z zakładu, Jimmy kilkukrotnie używając wcześniej opracowanego zakodowanego języka, rozmawia z więźniami o spisku. Ale Scott nie ma pojęcia, że gdy po południu 22 września 2017 roku on razem z Markiem przez 2 godziny siedzą na więziennym dziedzińcu i nerwowo zerkają w niebo, oczekując przyjaciela, który ma po nich przylecieć, agent Grusing, jego szef Phil i zaproszony na tę okoliczność Gary Thatcher oraz inni zaangażowani w akcję policjanci pękają ze śmiechu, obserwując Scotta przez kamery. Otóż niedługo po tym, jak Jimmy wyszedł na wolność, opowiedział swojej siostrze o planie, który niebawem wcieli w życie i który da mu co najmniej $500,000. Siostra próbowała go od tego odwieść, ale nie słuchał, więc poszła na policję i wyznała całą prawdę. Detektywi zrozumieli, że kolegą z celi, któremu Jimmy ma pomóc, jest nikt inny, tylko Scott Kimball, więc bez zwłoki o całej sprawie poinformowali Grusinga. Agent przekonał Jimmy'ego, że nie ma żadnego zakopanego $1,000,000 i że nawet jeśli uda mu się wynająć helikopter, co akurat okazało się nietrudnym zadaniem, bo taki godzinny przelot kosztuje zaledwie $500, a szantażowany pilot faktycznie wyląduje na dziedzińcu i zabierze ze sobą Scotta oraz Marka, to ci zapewne zabiją go zaraz po wylądowaniu. Zaproponował więc Jimmy'emu lepszy układ. Mężczyzna dalej będzie współpracował zarówno z Kimballem, jak i z nimi, ale do samej akcji nie dojdzie, a on nie będzie miał postawionych zarzutów. Grusing marzył o tym, by nad więzieniem faktycznie przeleciał kilka razy któryś z agencyjnych helikopterów. Chciał zobaczyć wyraz twarzy Scotta, słyszącego nadlatujący samolot zwiastujący wolność, który bezpowrotnie znika, tak jak i jego szanse na wyjście poza kraty. Jednak ze względu na koszty, jak i przede wszystkim na obawę, że Scott mógłby narazić bezpieczeństwo osób trzecich, Phil nie zgodził się na taki scenariusz. Po spektakularnie nieudanej akcji Scott i Mark zostają oskarżeni o próbę ucieczki z więzienia i nakłanianie do morderstwa. W styczniu 2020 roku Kimball przyznaje się do pierwszego zarzutu i otrzymuje karę 4 lat więzienia, którą ma odsiadywać równolegle z dotychczasowym wyrokiem. Jimmy Tanksley niedługo później zostaje zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu i wraca za kratki. Ale ponieważ jego współpraca z FBI odbiła się dużym echem od więziennych ścian, mężczyzna każdego dnia boi się, że może stracić życie z rąk innego osadzonego. Po przyznaniu się do winy Kimball przebywa w zamknięciu przez 20 godzin dziennie, ale przez pozostałe 4 nie próżnuje. Udziela wywiadów i pisuje listy do agenta Grusinga, próbując ponownie złapać go na haczyk, ponownie sprowokować do podjęcia z nim gry, jednak bezskutecznie. W 2021 roku, podczas ostatniej zmiany przed przejściem na emeryturę, do agenta Grusinga dzwoni telefon z więzienia, ale on nie przyjmuje tego połączenia. Obiecał żonie, że tego dnia zakończy trwający od 15 lat toksyczny związek, jaki narodził się między nim a Kimballem. Dzięki tej sprawie nie tylko udało mu się złapać informatora FBI,
który był w rzeczywistości aktywnym, seryjnym mordercą, ale zyskał też przyjaciela na całe życie, Garego Thatchera. Johnny i Gary do dziś uważają, że Scott wie, gdzie ukryte jest ciało Jennifer. Jednak nie wyjawi prawdy tak długo, jak długo ta informacja sprawia, że jest cenny dla FBI. Grusing wciąż utrzymuje kontakt z rodzinami Lien, Jennifer, Casey i Terego. Tuż przed śmiercią matka Scotta wyznała mu, że na 2 tygodnie przed wypadkiem jej wnuka Justina syn poprosił ją, by usunęła z polisy na życie jego byłą żonę Larissę. Nie wydało jej się to dziwne czy niewłaściwe. Jako agent ubezpieczeniowy na co dzień dokonywała w polisach zmian, wykreślając z nich byłych partnerów, tak jak i w tym przypadku. Ale kiedy 2 tygodnie później Lori zadzwoniła do niej ze szpitala, informując, że chłopiec miał wypadek, Barb ruszyła prosto do swojego biura i zmieniła w polisie rodzinnej beneficjenta ze Scotta na siebie, czując, że jej syn mógł to wszystko zaplanować. Rewelacje na temat Kimbala zmuszają FBI do ponownego zbadania wszystkiego, co kiedykolwiek powiedział i zrobił on jako informator. Jedno po drugim kłamstwa wychodzą na jaw, zaczynając od sprawy Arnolda Flowersa na Alasce. Ktoś musiał odpowiedzieć za upokorzenie, jakie Kimbal wyrządził FBI, a Biuro Odpowiedzialności Zawodowej skoncentrowało swoje siły na Karlu Szlafie. W 2012 roku został on wezwany do złożenia zeznań. Na pytania, dlaczego zatrudnił człowieka, który często korzystał z usług pracownic seksualnych, w pamięci komputera miał brutalną pornografię, a nawet był podejrzany o gwałt i porwanie byłej żony Larissy, Szlaf odpowiedział: nie chodzimy do byłych żon potencjalnych informatorów i nie pytamy o ich preferencje i zachowania seksualne. Następnie zwrócił uwagę na to, że nie on był pierwszym agentem, który zatrudnił Kimbala, a zarówno rozmowa z jego poprzednim opiekunem, jak i jego akta nie wskazywały na to, że jest osobą niebezpieczną. Szlaf został zawieszony na 3 tygodnie bez wynagrodzenia, ale odwołał się od tej decyzji i zawieszenie to zostało skrócone do 2 tygodni. Jednak jego reputacja w biurze na zawsze legła w gruzach. Prokuratorzy nie chcieli, by zeznawał w sprawach. Szef biura w Denver obwieścił mu, że organizacja nie chce, aby ponownie był zaangażowany w jakiekolwiek dochodzenia. Szlaf odszedł z FBI w 2013 roku, po 23 latach pracy. Następnie przez jakiś czas prowadził firmę zajmującą się wypychaniem martwych zwierząt, by ostatecznie w 2020 roku dołączyć do Departamentu Policji w Fairplay w Colorado. Powiedział, że nie jest rozgoryczony tym, co się stało, ale czuje, że nadmiernie skupiono uwagę na jego błędach. FBI wykorzystywało Kimbala już w 2 sprawach, zanim Szlaf się z nim związał, a jego przełożeni doskonale wiedzieli, kim był jego informator. Karl uważa też, że był oceniany z perspektywy czasu. Wszystko jest zawsze jaśniejsze w poniedziałek rano, powiedział. Johnny Grusing nie tylko podczas przesłuchania w sprawie agenta Szlafa, ale i w wielu udzielanych przez lata wywiadach podkreślał, że nie dziwi się temu, że ludzie z taką łatwością ulegali Scottowi, nazywając go mistrzem manipulacji, bezbłędnie wykorzystującym najsłabsze punkty. Wskazywał też, że trzeba było wielu lat i osób, by połączyć wszystkie kropki i narysować prawdziwy portret tego człowieka. Bo Scott nie prowadził podwójnego życia. On równocześnie wcielał się w niezliczoną liczbę postaci i robił to bezbłędnie. Sprawa Kimbala nauczyła go ogromnej pokory. Zaciskał zęby setki razy, robił rzeczy, jakich normalnie jako agent FBI odmówiłby.
Wręcz karmił ego tego narcyza po to, by ofiary wróciły do swoich rodzin. Był na pogrzebie trzech z nich, jak również na ostatnim pożegnaniu matki Scotta oraz Lori. Marzył o tym, by dane mu było pochować także Jennifer, choć obawia się, że nigdy do tego nie dojdzie. W 2019 roku Lori McLeod w wieku 60 lat umarła na złośliwego raka piersi. Ostatnie 3 lata po otrzymaniu diagnozy przeżyła wyjątkowo szczęśliwie u boku mężczyzny, który ją kochał. Jak sama mówiła, ciesząc się na ponowne spotkanie ze swoją córeczką. W jednym z wywiadów powiedziała: Casey wypełniła swoje przeznaczenie, a było nim złapanie Scotta. Bo to po znalezieniu jej zwłok wszystko zaczęło układać się w całość. To nie było przeznaczenie, na które ja, matka, liczyłam, ale teraz jest z Bogiem. I nareszcie mogę być spokojna o to, że nikt jej nie skrzywdzi. Scott Kimball nie został skazany za żadne inne morderstwo z powodu braku dowodów. Jego zeznania nie są nic warte i do dziś nie ma pewności, jak wiele osób pozbawił życia i czy w ogóle zabił kogokolwiek poza tymi 4 osobami, do których sam się przyznał. Zajmujący się tą sprawą śledczy uważają, że śmierć zarówno Lien, jak i Jennifer miała podłoże seksualne. Z zebranych rozmów jasno wynikało, że obydwie bardzo podobały się mężczyźnie. Całkiem możliwe, że próbował nawiązać z nimi intymne relacje i wielce prawdopodobne, że kobiety, które z jego pomocą miały odzyskać swoich partnerów, odmówiły mu zbliżenia, co zakończyło się dla nich tragicznie. Na nieszczęście wujek Terry i jego 50 tysięcy dolarów pojawili się tuż po nieudanym zamachu na życie syna Scotta, którego polisa opiewała na tę samą kwotę. Casey natomiast była dla Lori kimś znacznie ważniejszym niż nowo poznany partner, czego on, jak i żaden inny narcyz, nie mógł znieść. Ale ten jeden chory człowiek odpowiedzialny za odebranie życia tak wielu posunął się do czegoś znacznie gorszego. Mamił i kreował sytuacje, w których to najbliżsi, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, sami, kompletnie nieświadomie wpychali swoich ukochanych do paszczy lwa, przez co, jak podkreślają do końca swoich dni, oni także będą czuli się współwinni ich śmierci. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.